Witam Was wszystkich uprzejmie. Dzisiaj jeszcze dostałem z IPN-u właśnie godzinę temu takie opracowanie 1990 do 2010 podsumowujące całość kwestii restytucji w województwie, co prawda tylko podkarpackim. IPN będzie, mam nadzieję, to rozszerzał na pozostałe wszystkie województwa i z tego na sam koniec pozwolę sobie Wam przytoczyć po prostu ocenę działalności organów państwa, głównie na poziomie województwa, ponieważ ono jest w większości przypadków organem odpowiedzialnym za całość tych spraw restytucyjnych. Wydaje mi się, że powinniśmy zacząć całkowicie cofając się w przeszłość. Skąd w ogóle wynika prawo własności? Otóż to prawo własności wynikało na samym początku z kwestii feudalnych, to znaczy ktoś dostawał po prostu ziemię za to, że stawiał się zbrojnie, był w drużynie księcia, króla, władcy feudalnego. I to później w toku przemian dziejowych przekształcało się w prawo dziedziczne. Jest podnoszona kwestia, dlaczego w ogóle właściciele mają to prawo własności. Oczywiście, niestety w XVI wieku już głównie przywileje szlacheckie doprowadziły do tego, że to prawo własności de facto było w stosunku do chłopów i tej ludności poddanej przekształcało ich w prawie, że niewolników. Później to się zaczynało przekształcać. W XIX wieku nastąpiło uwłaszczenie tych chłopów, w międzyczasie oczywiście zabory polskie i Polski i zmiana statusu ludności poddańczej. Same kwestie sięgają prawnie 1795, czyli rozpadu Polski. Sięgają z tej przyczyny, ponieważ w dwudziestoleciu międzywojennym, w 1932 i w 1937 dokonano właśnie tego, czego się dzisiaj od 1989 w Polsce, jako w ostatnim państwie byłego bloku wschodniego, ponieważ nawet Rosja jakieś tam szczątkowe kwestie oddaje z czasów jeszcze rewolucji, czyli z 1917 i 1918. Natomiast u nas oczywiście niemalże nic nie jest gotowe. Polsce dwudziestolecia międzywojennego zajęło to 12 lat, my mamy już 22 lata, czy 24 nawet. Niestety się to nie udało. Przytoczę Wam później pokrótce, jak to wyglądało w Polsce dwudziestolecia międzywojennego, bo bardzo ciekawe rozwiązania, na jakich podstawie można by dzisiejsze, nawet wprost implementując tamtą ustawę, zastosować. No oczywiście wiadomo, że tego się nie zrobiło. Przede wszystkim kwestia restytucji mienia dotyczy, jak już to mówił Leon Kunicki w Nikodemiadyzmie, 70% Polski to byli wtedy rolnicy, więc 70% PKB, nawet nie Polski ludnościowo, PKB wytwarzało rolnictwo, przemysł, usługi to były w tym czasie zupełnie gałęzie szczątkowe. Mniej więcej 5 milionów hektarów zostało przejęte i w Polsce, na kresach wschodnich, już dzisiaj nie będącej Polską, i tutaj w rdzennie polskiej części, pomijając ziemię odzyskane, mniej więcej 5 milionów hektarów. Zostało to przejęte na gruncie kilku ustaw czy dekretów, które de facto są niekonstytucyjne. Chodzi głównie 6 września, dekret o reformie rolnej. Przewidywał nacjonalizację wszystkich majątków, które miały powyżej 50 hektarów użytków rolnych, powyżej 100 hektarów w całości albo powyżej 100 hektarów na ziemiach należących do byłej już wtedy Rzeszy Niemieckiej, ale mniej więcej do zapamiętania jest kwestia 50 hektarów. To jest podstawa. Wszystko ponad zostało znacjonalizowane. Przeciętny majątek ziemiański na ziemiach rdzennie polskich, dzisiaj należących do Polski, to było 260 hektarów ziemi. Na ziemiach Kresów Wschodnich było to 390 mniej więcej do 400. Natomiast oczywiście mediana całkowicie inaczej wygląda, ponieważ na ziemiach Kresów Wschodnich były te wielkie latyfundia postfeudalne, jeszcze właśnie w latach 20. postfeudalne, więc tam zdecydowanie mniej było tych takich majątków drobnych. 6 września majątki rolne. Później ustawa o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej, czyli kwestie przemysłowe 3 stycznia 1946 i wywłaszczenie wszystkich gruntów. Tu jest zaznaczenie gruntów, nie nieruchomości, ale to jest naturalne z kwestii takiej, że po prostu Warszawa w 75% leżała w gruzach, więc wywłaszczano głównie grunta. Dekret 26 października 1945 to jest jedyna kwestia, która jest dzisiaj niemalże zamknięta.
I tak jak powiedziałem, te pozostałe gałęzie, zakłady przemysłowe, pensjonaty, ustawa z 58, kwestia aptek, dosyć ważne też z 51. Natomiast to są sprawy właściwie medialnie nienagłaśniane. Oczywiście wszystko należy do tej masy restytucyjnej. Osobna kwestia to jest wszystkie ruchomości, dzieła sztuki, obrazy, wyposażenie wnętrz. To w większości też niestety, podobnie jak księgozbiory na przykład, zostało zniszczone. Wojsko sowieckie przychodząc tutaj potrafiło, między innymi na przykładzie Bielska podam, cały księgozbiór spalić, bo im było zimno, więc urządzili na dziedzińcu zamku wielkie ognisko. Podobnie wszystkie meble, co nie zostało zagrabione przez mieszkańców miasta, zostały spalone po prostu, bo wiadomo, no, zima była naprawdę, też powinniśmy spojrzeć, właśnie czasem będę jako adwokat diabła tutaj przemawiał, na tych biednych chłopców sowieckich, w sumie no, nieświadomych niczego, prawie że nie umiejących pisać, po prostu było im zimno, kraj niby zdobyczny, więc sobie spalili. W Bielsku zachował się z wyposażenia oryginalnego piec, który ważył pewnie z 5 ton, bo był murowany, nie dało się go ani wynieść, ani zniszczyć. Kolejna sprawa to jest mienie zaburzańskie, natomiast tutaj wchodzą głównie, albo nawet tylko i wyłącznie, uregulowania, właściwie Polska nie miała nic do powiedzenia, czyli trzy mocarstwa uzgodniły, że granice zostaną przesunięte. Uzgodniono, że wtedy będzie wypłacone odszkodowane albo wydany ekwiwalent w ziemi. To dopiero nastąpiło już po 89 i tylko w 20%. Tu jest ciekawa kwestia, że zaburzenia zostają tylko 20%. Do niedawna jeszcze istniał wymóg udowodnienia zamieszkania na 1 września 1939, co było w świetle spalenia większości dokumentów no prawie niemożliwe. Na szczęście ostatnio ten wymóg został cofnięty. Został cofnięty z mocą wsteczną. Prawo może działać wstecz w przypadkach, kiedy jest to z korzyścią dla podmiotów, których to dotyczy. W Polsce, jak wiemy, to prawo czasem działa wstecz, też w innych przypadkach, ale to jest nasza specyfika. Jest jeszcze kwestia mienia pożydowskiego. Na pewno mieliście okazję słyszeć, że 130-letni jacyś byli właściciele przekazują w Stanach czy w Anglii aktem notarialnym swoim spadkobiercom. No głównie chodzi o kamienice. Tutaj są podpisane umowy indemnizacyjne, dlatego wszystkie ustawy, jakie były proponowane i ta ustawa nawet Buzka, która przeszła przez Sejm, a została zawetowana przez Kraśniewskiego, powinny wziąć pod uwagę właśnie umowy indemnizacyjne. To są umowy przenoszące odpowiedzialność prawną za znacjonalizowane mienie obywateli, którzy no dzisiaj już nie są obywatelami Polski, na państwa, których są oni obywatelami. I były w czasie Polski Ludowej, kiedy w czasach właśnie odbudowy Polski Ludowej przez pierwsze 20 lat wypłacane znaczne odszkodowania w twardej walucie, w żadnym rublu transferowym, za to, żeby zadośćuczynić tamtym właścicielom. Także to jest sprawa załatwiona. Tutaj, jeśli mielibyście kiedykolwiek okazję dyskutować, ta sprawa jest zamknięta. Poza jakimiś minimalnymi przypadkami, z jakimi można się spotkać, no ale to są wyjątki potwierdzające regułę. Jako adwokat diabła jeszcze działając, Polska dostąpiła czegoś, co z jednej strony było pozytywne, a z drugiej negatywne. To znaczy, nie nastąpiła całkowita kolektywizacja rolnictwa. Przejmowano majątki, głównie ziemiańskie, kułaków, czyli bogatszych chłopów, natomiast nie przejęto całej tej drobnej masy majątków chłopskich. Z jednej strony jest to dobrze, ponieważ całkowita kolektywizacja kończy się tym, co na przykład mieliśmy okazję w Zimbabwe ostatnio obserwować, gdzie białych wyrzucono z farm, dano w zarząd czarnym. Zimbabwe z eksportera żywności chyba w 2 albo 3 lata stało się importerem. Po prostu zaczął się głód, epidemia, cholery i tak dalej. Więc pod tym względem dobrze, że nie zostało nasze rolnictwo całkowicie skolektywizowane. Natomiast w tych państwach, na przykład byłego Związku Radzieckiego, gdzie cała ziemia została przejęta na poczet Skarbu Państwa, zdecydowanie łatwiej ustawy restytucyjne było przeprowadzić, ponieważ dotyczyły one po prostu całości społeczeństwa. Tutaj nie było tego podziału. Nacjonalizacje były przeprowadzane bezprawnie z dwóch względów. Pierwsza kwestia to jest sama sprawa dekretu. De facto te dekrety były niekonstytucyjne i to na tak wielu płaszczyznach, że podejrzewam, no, w czasie tego wykładu nie zdążyłbym Wam nawet przedstawić, też żeby nie wchodzić w takie ściśle prawne aspekty.
Natomiast pierwsza rzecz. Państwo, powiedzmy polskie, PKWN, powstałe w lipcu 1944, powoływał się na konstytucję marcową. Uznał konstytucję kwietniową za niekonstytucyjną, za emanację państwa faszystowskiego, jak to wtedy się mówiło, powołując się na konstytucję marcową właśnie. Sama konstytucja marcowa w 99 artykule na... bo wiadomo, przejęcia, nacjonalizacje na potrzeby państwa w każdym systemie prawnym istnieją, czy one powinny istnieć, to jest osobna dyskusja. Natomiast istnieją. Więc artykuł 99 nakładał wymóg wypłacania odszkodowania za całe przejęte mienie. Reforma rolna, która w 1920, ponieważ już widziano, od dawna zresztą widziano potrzebę po prostu na działu chłopom ziemi, ponieważ rzeczywiście, szczególnie tutaj na przykład u nas w Małopolsce, były to gospodarstwa minimalnej wielkości, niezdolne do samodzielnego utrzymania się. Więc w 1920 już rozpoczęto taką reformę, natomiast Trybunał czy Sąd Konstytucyjny w 1922, już Wam przytoczę dokładnie później jakim orzeczeniem, uznał niekonstytucyjność tej reformy, ponieważ właśnie nie założono pełnej wypłaty odszkodowania. To pełne wypłacane odszkodowanie nawet było w ustawodawstwie niemieckim z 1908. Vollständige Entschädigung in Geld. Było tak... Tak jest. Wypłacane z 1908 ustawa pruska kolonizacyjna. Także obalono to z 1920. W sumie ta ustawa z 1920 była o tyle ciekawa, ponieważ stała się pierwszą emanacją, pierwszym takim impulsem do powstania klasowej partii chłopskiej. Tutaj interesy chłopskie i po części jakichś innych grup, ale głównie tej, właśnie popchnęły rząd PSL, PiS i Stronnictwo Ludowe do takiej uchwały, ustawy. Utrzymanie zredukowanej własności na wsi. Proponowano mimo wszystko utrzymanie tych wielkich gospodarstw rolnych, ziemiańskich głównie, jako wzorcowych gospodarstw, które są motorem postępu, impulsem dla mechanizacji, po prostu impulsem cywilizacyjnym dla samej wsi. Szczególną ochronę gospodarstw wysokotowarowych, zmechanizowanych, stymulatorów postępu na wsi, wyłączenie zabudowań mieszkalnych, gospodarczych, inwentarza żywego, i kilka mniej ważnych kwestii. To zostało w 1919-20 przez Sejm Ustawodawczy jeszcze za projektu Grabskiego przeprowadzone. Zaczęto komasować rzeczywiście ziemię i mniej więcej 950 tysięcy hektarów zostało w ten sposób też przez przejęcie nieużytków będących we własności państwa, spadkobiercy po zaborczych potęgach. Ciekawą kwestią jest też uregulowanie, prototyp naszej komisji majątkowej, kwestii dóbr kościoła. W 1925 podpisano konkordat ze Stolicą Apostolską, wyjątkowo korzystny i obiektywnie, i na tle wszystkich innych, jakie były wtedy podpisane w Europie. Państwo zobowiązało się niemalże jak dzisiaj do stworzenia funduszu kościelnego, oczywiście to był inaczej się nazywało, natomiast na identycznych zasadach wypłacanie biskupstwom, probostwom, klasztorom i tak dalej stałej pensji z założeniem, że docelowo będzie zwrot mienia przejętego przez państwa zaborcze. Sięgało to 1795. Małą dygresję sobie pozwolę, właśnie sobie teraz przypomniałem, że komisja majątkowa kościelna dzisiejsza została, jeden do niej został taki zwrócony projekt mienia przejętego w XVI albo w XVII wieku. Do dzisiejszej przez rząd Leszka Millera powołanej komisji w Gdańsku nieruchomości kościół się zwrócił o zwrot mienia przejętego w XVI-XVII wiek. Jako ciekawostkę tylko. Wtedy planowano 180 hektarów na mensę biskupią, oddać 180 hektarów na seminaria, między 15 a 30 dla probostw. Także w taki ciekawy sposób zapoczątkowano działalność komisji kościelnej, pierwowzoru komisji kościelnej.
Reforma z 1920 stała się oczywiście polem popisu dla konstytucjonalistów. Bardzo mocno wtedy ta szkoła konstytucyjna prawa polskiego zgłosiła sprzeciw, ponieważ no, to było to jaskrawe łamanie konstytucji. I z 1922 właśnie orzeczenie sądowe o niekonstytucyjności. Natomiast wzorcowa została przeprowadzona w 1925. Była to reforma rolna, którą można by zaimplementować i w 1944, i podejrzewam, że dzisiaj w stosunku do mienia pozostającego w gestii Skarbu Państwa. Zgłoszony przez ministra rolnictwa Wiesława Kopczyńskiego, jeśli by to zapadło Wam w pamięć, ustalono 550 tysięcy hektarów limitu wyłączeń. Po prostu minister rolnictwa mógł swoją gestią wyłączyć pewne majątki z parcelacji, jeśli uznał. Wiadomo, że otworzyło to niestety drogę po prostu ku moterstwu, natomiast no, tak to działa. Ale jeśli uznał, część z tych majątków była rzeczywiście w dobry sposób ocalona, po prostu jako najlepsze majątki wzorcowe w państwie. W ciekawy sposób też w 1939, dokładnie 13 lipca, wprowadzono ustawę dopuszczającą rozwiązanie znoszenia ordynacji rodowych sprzed 1795. Jeśli przekraczała powierzchnię 2,5 tysiąca hektarów, wymagała zgody Rady Ministrów. Te sprzed 1995 zostały po części wyłączone. Natomiast ordynacja jest o tyle ciekawą formą przekształcenia dziedziczenia własności, że daje jednej osobie. I rzeczywiście kilka tych ordynacji w Polsce było, kilka było zwanych tak zwyczajowo, chociaż prawnie rzeczywiście nie były, ponieważ wymagana była przed końcem Polski zgoda Sejmu plus statut, powiedzmy, ordynacji. Po oczywiście władz zaborczych i rzeczywiście po 795 kilka z tych ordynacji zostało utworzonych. Reforma z 25 o tyle jeszcze była ciekawa, ponieważ dawała właścicielom ziemskim możliwość prywatnej parcelacji. To znaczy wypełnienie kontyngentu parcelacyjnego określonego dla każdego województwa było możliwe też przy własnej parcelacji ziemi. I co ciekawe, prywatna parcelacja wniosła od 25 do końca 1 863 tysiące hektarów wobec 790 tysięcy rządowej. Czyli ponad dwukrotnie właściciele prywatni, co obala między innymi mit złego pana, który nie chce dać ziemi, obala po prostu ten mit. 600 tysięcy hektarów z tej ziemi zostało nadzielone chłopom. W zapasie Skarbu Państwa zostało 1 500 tysięcy hektarów ziemi, czyli dokładnie tyle, na 39, czyli dokładnie tyle, ile zostało nadzielone w reformie rolnej powojennej. Czyli całość, te 3 miliony hektarów ziemi skonfiskowane na ziemiach obecnej Polski, została przejęta na Skarb Państwa właściwie bez żadnego pożytku dla tych ludzi, którzy mogliby tą ziemię dostać. Z tym się wiąże jeszcze jedna bardzo ciekawa kwestia, jaką za chwilkę Wam przytoczę. Oczywiście następowała jednocześnie idea uprzemysłowienia Polski. Centralny Okręt Przemysłowy, budowa portu w Gdyni, żeby po prostu ten nadmiar ludności, bo wtedy już było wiadomo, jeśli zestawiliśmy procentowo liczbę ludności w rolnictwie w stosunku na przykład, nawet już nie mówię do Anglii czy do Stanów, ale do Francji czy do Niemiec, mieliśmy gigantyczną nadwyżkę charakterystyczną dla tej Europy Środkowej. Wiadomo, gospodarka postfeudalna, wcześniej nastawiona surowcowo na produkcję rolniczą. Więc planowano całą masę skierować ku przemysłowi. Oczywiście, jako adwokat diabła, należy powiedzieć, że najlepiej uprzemysłowienie idzie w państwach stalinowskich. Po prostu nikogo się nie pyta o zgodę, uprzemysławia się wszystkich na siłę i komunizm wojenny naprawdę no, w kwestiach uprzemysłowienia jest bezkonkurencyjny. Natomiast to, że on jest niewydolny skrajnie, że jest niebywale niesprawiedliwy, no, to są trzeciorzędne dla decydentów kwestie. Jak wyglądało to wtedy, w dwudziestoleciu międzywojennym w państwach ościennych? Więc tak, no, oczywiście Związek Sowiecki, sytuacja całkowicie jasna. W przemianach ustrojowych zginęło 92% posiadaczy ziemskich. W Niemczech w sumie porządkowanie stosunków, tam była sytuacja dosyć jasna.
Na Węgrzech mniej więcej tak jak w Polsce wyglądało. Czechy, Litwa, Łotwa. Ciekawa sprawa, ponieważ dosyć duże majątki znajdowały się w rękach obywateli obcych państw po prostu. Między innymi dzisiejszy kazus Liechtensteina, który miał tam 60 tysięcy hektarów ziemi. Rumunia, najciekawsza sprawa, ponieważ de facto Rumunii nie posiadali nic. Tam większość majątku była w rękach zupełnie niezwiązanych czy obywatelstwem, czy zamieszkaniem ludzi. Także tam była najostrzejsza ta reforma. Natomiast, identycznie jak w Zimbabwe, bezmyślne nadzielanie ziemi, bezmyślna parcelacja spowodowała gigantyczny spadek produkcji rolnej. Identycznie mieliśmy w Związku Radzieckim, nie bez przyczyny, ta nowa ekonomiczna polityka Lenina, bo inaczej po prostu by zginęli z głodu. Konstytucyjność aktów prawnych. Przede wszystkim, czy PKWN był organem jakimkolwiek, nawet rewolucyjnym, zdolnym do wystawiania takich aktów. PKWN tłumaczy, że tak, według mnie zupełnie nie, ponieważ działa całkowicie bez umocowania konstytucyjnego, nawet bez umocowania konstytucyjnego, konstytucji, jaką się powołuje, czyli marcowej. Tłumaczono to i co jest najbardziej absurdalne, dzisiejsze na przykład orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego podtrzymuje to tłumaczenie, czasami rewolucyjnymi, że po prostu czasy rewolucyjne, to wszystko inaczej przebiega i to w dosłownie ten sposób Trybunał Konstytucyjny motywuje dzisiaj. Czasy rewolucyjne inaczej przebiega, co się przejmować prawem. W samym manifestie już PKWN-u oczywiście postulowano stworzenie tego funduszu ziemi, parcelację majątków i tak dalej, to jest jasne. Natomiast przytoczę Wam właśnie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego 28 listopada 2001. Chociaż dla istnienia PKWN i wydawania aktów normatywnych nie było podstaw konstytucyjnych, dekret był aktem efektywnie wykonywanym przez administrację i ma być traktowany jako część porządku prawnego. Votum separatum, czyli zdanie oddzielne sędziego Mariana Zdyba, nie wiem, czy idący dalej w absurd może, czy jakoś jeszcze w co innego, że mimo, że akty są niekonstytucyjne, proponuje uznanie skutków tych aktów za niewzruszalne. To wszystko są sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, to nie jest gdzieś sędzia w zapadłej pipidówie, który sobie może coś takiego powiedzieć, najwyżej mu prezes powie, tutaj słuchaj, Zbysiu, nie mów takich głupot. To są wszystko sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Także zwracam Wam uwagę, na jak wysokim poziomie jest cała kwestia blokowana. Kolejna sprawa, nawet w myśl przepisów PKWN-u dekrety to są de facto nielegalne. Sprawę bada od dłuższego czasu pan Stanisław Ziemiecki z Warszawy. Doskonale udowodnił faktograficznie dokumentami, że większość z tych dokumentów była sygnowana na przykład podwójnie, ponieważ kworum nie było tak czy inaczej, natomiast i tak głosy były liczone podwójnie. Jeśli ktoś był przewodniczącym komisji, liczono jego głos jako i przewodniczącego, i członka, a mimo tego kworum nie było. Także nawet na gruncie przepisów wtedy istniejących PKWN-owskich, te dekrety są de facto niekonstytucyjne. Ponadto PKWN, obracając się cały czas w konstytucji marcowej, nie bierze pod uwagę 99 artykułu, czyli wymogu odszkodowania. Tutaj jest kwestia, nasz Senat też się wypowiada na te tematy, natomiast to jest cały czas w duchu właśnie, w duchu po prostu pokazania społeczeństwu, że prawo właściwie może jest, ale w sumie się przejmować tym nie trzeba. Wadliwość wywłaszczeń następowała też w ramach, to pozwólcie, że wrócę jeszcze jedną kwestię, przejęcia następowały z mocy prawa ex lege. De facto wydawałoby się, że nie są wymagane żadne dokumenty przejęć, natomiast wymagane są spisy przejętego majątku i uchwały Komisji Ziemskiej, Wojewódzkiej o przejęciu majątku. W większości przypadków tego nie ma. Czy to były majątki konfiskowane powyżej 50 hektarów, czy nawet poniżej 50, ale tak z czystej złośliwości. Generalnie przebiegało to tak, że po prostu przychodził urzędnik z kilkoma żołnierzami i mówił, mają Państwo 2 godziny na spakowanie się, mienie zostaje przejęte na skarb państwa. Dochodziło do takich absurdów, że na przykład na podstawie Bielska Białej, gdzie majątek
składał się z części miejskiej, czyli de facto wyłączonej, tutaj ta słynna litera E dekretu, jakiej też powiemy, majątek miejski, po prostu dom mieszkalny i kilka zabudowań, został przejęty w 77 na podstawie dekretu przez Lasy Państwa. Przez lasy państwowe, nie lasy. Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych. Więc no, do takich absurdów się posuwano. Natomiast no, co miał biedny właściciel powiedzieć, jeśli mu przystawiono pistolet do głowy? Dekret z 1944 został uzupełniony o przejęciu niektórych nieruchomości ziemskich, ziem odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańskiego. Podobnie wielka sprawa toczyła się, co to są ziemskie nieruchomości rolne. No i aż tylko takie można było przejąć na podstawie dekretu. Udowodniono, że tylko ziemie, które rzeczywiście były ściśle związane z produkcją rolną czy drzewną, wchodzą w zakres przedmiotowy tego dekretu. Wszystko pozostałe nie wchodzi. Już przed wojną zostały też w latach 20. właśnie doprecyzowane te kwestie. Dlatego na podstawie tego i na podstawie po prostu zdrowego rozsądku stwierdzono, że mienie miejskie nie jest w żadnym wypadku nieruchomością ziemską rolną. To daje doskonały asumpt właśnie do możliwości odzyskania po pierwsze mienia miejskiego przejętego na tym gruncie, po drugie o co toczą się największe debaty, największe boje sądowe, czyli domów, dworów, miejsc, siedzib mieszkalnych, które zostały przejęte łącznie z majątkiem. To jest dzisiaj jedyna możliwość odzyskania takiego mienia, oczywiście bez majątku, czyli de facto bez czynnika składającego się przed wojną na utrzymanie całości. Jedna jedyna możliwość, też blokowana przez właściwie wszystkie instancje, tutaj Wam przytoczę, w jakim stopniu blokowana. Pan Marek Łoś z Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego tak ocenił całość tego absurdu. Reforma PKWN-u dała chłopom o połowę mniej ziemi niż przedwojenna, dokładnie 45%. Ponad 2,2 miliona hektara ziemi została zatrzymana przez państwo. Na cele reformy uzyskiwano przeciętnie z jednego majątku niespełna 125 hektarów, wobec 260 średniej dla ziem polskich tutaj rdzennych. Nadziały były małe, średnio gospodarstwa bezrolne otrzymały 3,7, najmniejsze 1,5, a małorolne 1,9 hektara. Co ciekawe, służba folwaryczna dostawała po 5,5 hektara. Wiązało się to ściśle z takimi politycznymi przemianami, ponieważ na tym żywiole planowano właśnie oprzeć władzę ludową na wsi. I teraz do tej słynnej litery E. Oczywiście nie obyło się bez bojów, które trwały ponad 10 lat. Sama ta litera E brzmi: na cele reformy przeznaczone są nieruchomości ziemskie o charakterze rolniczym, stanowiące własność lub współwłasność i tak dalej, te normy 50-100 hektarów. Więc jest jasno wskazany właśnie charakter rolniczy. Sądy przez wiele lat nie uznawały odrębności domu. Dzisiaj się uznaje, nawet jeśli nie było hipotecznego wydzielenia, jeśli majątek nie stanowił siedziby zarządcy, niestety, w wielu przypadkach stanowił, na gruncie tego są wszystkie oddalane roszczenia, mieszkał w nim tylko właściciel, ewentualnie rodzina, wtedy można rzeczywiście to oddać. Sprawa się toczy przed sądami od wszczęcia postępowania mniej więcej 10 lat. Na takiej podstawie został odzyskany m.in. Osiek, czyli pałac w Osieku, z małym parkiem wokół niego. Całość majątku wynosiła 770 hektarów mniej więcej. Z tym, że był to majątek bardzo przemysłowy, cegielnia, elektrownia wodna, jedna z pierwszych w ogóle w Polsce, taka dla majątku ciekawa. Stawy rybne, między innymi wyhodowanie tego karpia, jakiego się dzisiaj je na Wigilii, przy Wigilii, czy na Wigilię. To jest właśnie karp osiecki. Od 1990 prowadzono postępowanie zmierzające ku uznaniu tej litery E dekretu, czyli ku umożliwieniu byłym właścicielom ubiegania się o odzyskanie. Kwestia Osieka to jest sprawa od 1998 do 2008. Sprawa jest o tyle przykra, ponieważ po tym, kiedy majątek nie został oddany, właściciel niestety musiał sprzedać, ponieważ skąd wziąć pieniądze na remont przede wszystkim. Dom został doprowadzony do takiego stanu, gdzie się zawaliła wieża. No takie zwykłe, można by powiedzieć, kwestie dla tego
dla tego modelu przejęcia. Tutaj są jeszcze kwestie, ale tutaj nie będę się zagłębiał, bo to jest zupełnie niekonieczne. Prawne restytucji na drodze postępowania administracyjnego to jest najskuteczniejsza droga, ponieważ uwalnia wnioskującego od 100-tysięcznej opłaty sądowej wnoszonej w pozwie cywilnym. Oczywiście, jeśli kogoś stać na to, to może, natomiast jeśli kogoś nie stać, w zwykłym modelu zostałby uwolniony od tej opłaty. Natomiast tutaj jest linia orzecznicza taka, że ponieważ właściciele mieli 24 lata na składanie tych 100-tysięcy na opłatę, to jest maksymalna opłata 10% od wartości majątku, więc rzadko kiedy się zdarza, żeby ten majątek wynosił poniżej miliona, także wchodzi właśnie ta 100-tysięczna opłata. Że właściciele mieli 24 lata na uskładanie, a można było przez te lata składać po 4 tysiące rocznie, by mieli wtedy. To jest linia orzecznicza naszych sądów dzisiejsza. Kwestia nieruchomości warszawskich jest o tyle ciekawa, że właściwie została już załatwiona, natomiast jest to kwestia zupełnie odrębna, ponieważ zupełnie odrębny dekret, też wydany przy zbiegu nieważności, niekonstytucyjności i tak dalej, natomiast już jest prawie, że załatwiona. Oddaje się oczywiście mienie ziemię. To znaczy jest kolejny kłopot, co zrobić z tymi budynkami, jakie powstały. Co zrobić z budynkiem odbudowanym, bo Warszawa została odbudowana siłami de facto całego państwa, jeśli były właściwie się ubiega o to. Tutaj jest pole dla sądów. Sądy sobie muszą poradzić z tym w jakiś sposób. I generalnie tutaj sobie radzą, także tutaj nie ma jakiegoś większego kłopotu. O reformie, o tym punkcie E, jeśli ktoś by sobie życzył, jeśli by ktoś sobie chciał poczytać, to oczywiście zachęcam, nawet w tym takim resume, jakie jest przygotowane, to posłaliśmy posłom. Jest wszystko szczegółowo wyjaśnione. Teraz z racji czasu już nie będę Wam tego przybliżał. Kolejna kwestia, lasy. Lasy są o tyle ciekawe, w tym, że ciekawe tutaj trzeba odnieść tak, jak mniej więcej lekarz mówi, że jest ciekawa diagnoza, to znaczy, że pacjent pewnie przejdzie do historii medycyny. Ponieważ każdy, kto sprzeciwiał się dekretowi o lasach 12 grudnia 1944, mógł podlegać karze śmierci albo karze grzywny. Każdy, kto nawet występował słownie przeciwko temu dekretowi. O ile przy ziemskich majątkach tego nie było obostrzenia, tutaj mamy po prostu karę śmierci, zupełnie nie przejmując się. I rzeczywiście kilka wykonanych takich. Ex lege tak samo z mocy prawa o obszarze ponad 25 hektarów. Generalnie, jeśli ktoś miał las, to raczej miał na pewno powyżej 25 hektarów lasu, więc nie było możliwości. Można się dzisiaj ubiegać, jeśli ktoś miał poniżej 25 hektarów lasu, skomasowaną powierzchnię lasu, albo jeśli działki leśne indywidualnie poniżej 25 hektarów liczyły. Natomiast niestety postępowanie w tym jest tak samo długotrwałe i właściwie niewiele osób poza wymienionymi tutaj w Podkarpackim dzięki interwencjom IPN-u zdołało te lasy odzyskać. Jakieś fatum po prostu ciąży nad lasami. Natomiast kwestia podnoszona przez organa państwa oczywiście jest jasna, że las prywatny zostanie natychmiast wycięty, las prywatny będzie ogrodzony, nikt tam nie wejdzie. W Polsce mamy odwróconą sytuację do sytuacji austriackiej. Tam 80% lasów jest we władaniu prywatnym, 20% mniej więcej, i to głównie jakichś tam nieużytków alpejskich, we władaniu państwa. Nie ma żadnego problemu, lasy są doskonale utrzymane. Jak są nasze lasy utrzymane, strach przytaczać, bo kradzież drzewa, zupełnie nieracjonalna gospodarka leśna, to jest na porządku dziennym. Właściciel prywatny nie ma możliwości, natomiast nie ma możliwości, żeby gorzej gospodarował niż państwowy. Dodatkowo, jeśli kwestią jest wielkość majątków leśnych. Tutaj nikt nikomu nie będzie oddawał po jednym hektarze, bo przecież to nie o to chodzi, bo jeden hektar nie został nikomu przejęty. Jeśli ktoś ma 25 i powyżej, a zwykle były to naprawdę setki hektarów, po prostu na takim obszarze już jest możliwa racjonalna gospodarka. Tutaj można się wzorować czy na Szwecji, czy na przykład na Anglii, gdzie doskonale taki model działa. Od lat tysiące w Anglii to działa. Podejrzewam, że żadnej lepszej rekomendacji nie trzeba. Kolejna sprawa,
Własność przemysłowa. Wyjątkowe pytanie, czy masz może jakieś informacje ilościowe, ile tam w Szwecji i w Anglii jest w rękach prywatnych tych lasów? Podobnie jak w Austrii. To jest mniej więcej, to znaczy nie mam szczegółowych danych na ten temat. Jeśli byś chciał, to ci oczywiście mogę to znaleźć. Natomiast generalnie proporcja no, jest taka. W Anglii jest jeszcze inna kwestia, ponieważ tam właśnie wprowadzono w latach 20. dosyć duże podatki spadkowe. Także te majątki, mimo że de facto na zasadach majoratu, czyli polskiej ordynacji, były dziedziczone, to jeszcze w latach kryzysu powojennego one w znacznym stopniu były ograniczane. Natomiast własność prywatna dalej dominuje. A szczegółowo, jeśli chcesz, no, znam liczby dla Austrii, dla Szwecji jest to podobnie, a Anglia to musielibyśmy zobaczyć. Po prostu. Kwestia własności przemysłowej. Ten dekret o przemyśle zabił wszystkich przemysłowców w sensie ekonomicznym. Ponieważ zabił rodzącą się klasę średnią, zabił jakikolwiek potencjał normalnych przemian uprzemysłowienia Polski, jakie następowały w państwach zachodnich. Własność przemysłowa po pierwsze została zniszczona. Więc dzisiaj ubieganie się jakiekolwiek odszkodowanie, ponieważ można oczywiście było w naturze tego się domagać, natomiast tego po prostu nie ma fizycznie już. Browar Getzu w Okocimiu to jest jeden z nielicznych wyjątków. Natomiast tam są też kwestie polegające na dowiedzeniu, w jakiej kondycji taki przemysł by się dzisiaj znajdował, bez gigantycznych inwestycji państwowych. Bo mimo, że przejmowano dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo, nawet jeśli ono funkcjonuje dzisiaj, to nakłady na takie przedsiębiorstwa były gigantyczne. Oczywiście prywatny właściciel też by je poniósł, natomiast w sensie prawnym oddanie tego majątku wiązałoby się z wypłatą państwu rekompensaty za poniesione nakłady. Tu jest jeszcze kwestia taka dosyć ciekawa, że powoływano się już na ustawy z 1918 w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego. Natomiast tutaj i tylko tutaj dałoby się zastosować to, ponieważ było to mienie opuszczone. To chodziło głównie o mienie opuszczone, natomiast podciągnięto to w 1946 dekretem no pod całe mienie po prostu przemysłowe. Dekret z 1918 jest, jeśli ktoś by sobie życzył szczegółowo przeczytać, też mogę to mu udostępnić, natomiast dla nas właściwie nic nie wnosi. Z kolei w 1946 podzielono przemysł na dwie kategorie. Pierwsza to jest jasne, wszystko pozostające pod gestią Rzeszy Niemieckiej, Wolnego Miasta Gdańska, obywateli Rzeszy, niemieckich i gdańskich osób prawnych, spółek kontrolowanych przez kapitał niemiecki. To jest ta pierwsza część. Jest drugi enumeratywny katalog. Nie będę wam przytaczał całości, ale między innymi przed kopalnie, huty, zakłady wodociągowe, gazowe i tak dalej. Cały ten katalog jest w dekrecie wyjaśniony. Wszystko w identycznym modelu zostało przejęte. Jaka jest na dzisiaj z tego ciekawostka? To jest, na pewno słyszeliście o możliwości reaktywacji spółki przedwojennej. W Katowicach szczególnie chyba spółka Gisze, jeśli dobrze pamiętam, w tym modelu chciałaby się reaktywować, to znaczy kilku przedsiębiorczych obywateli skupiło akcje, złożyło do sądu wniosek o reaktywację spółki. Jeśli byśmy się oparli na takiej prostej przemianie spółki nieistniejącej w spółkę istniejącą, to de facto większa część Katowic należy właśnie do tej spółki. Natomiast oczywiście byłoby to, no z wielu względów jest to niemożliwe, ale to wiadomo od niedawna, bo ministerstwo było wyjątkowo przerażone taką sytuacją. No ale to jest też, to chyba w ogóle najlepiej świadczy o tym, jak zostało zabezpieczone w czasach komunistycznych i odnośnie majątków ziemskich i przemysłowych, aptek i tak dalej, posiadanie państwa w ogóle nie zostało zabezpieczone. W części przypadków wpisy do ksiąg notarialnych, w dużej części przypadków, dokonywały się po 89, kiedy zaczęto porządkować to, całą tę sprawę. Ustawa z 58, to jest już naprawdę w kwestii przejętego majątku szczątkowa
szczątkowa sprawa. Ustawa o gruntach warszawskich, jeśli by ktoś chciał szczegółowo poczytać, też zapraszam. Pokrótce to omówiliśmy. I sprawa aptek. Wydawałoby się, że to jest sprawa taka no, pomniejsza zupełnie. Natomiast podobnie jak został zabity przemysł, apteki były jakąś taką, takim papierkiem lakmusowym właśnie nastawienia państwa. Bo po części chciano tym właścicielom na początku coś zostawić, później nic nie zostawić, w końcu to oczywiście przejęto wszystko, nikt się nie przejmował niczym. Na dodatek na podstawie dekretu z 1918 o przejęciu w zarząd, po prostu no, usiłowano w jakikolwiek sposób to umotywować. Natomiast to, co mówiłem o czasie trwania, o tym, że 100 lat, 102 lata dokładnie te ustawy przedwojenne obejmowały, dzisiaj obejmowałyby od 1944, czyli 70 lat mniej więcej. Artykuł 160 KPA, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, już uchylony, ale obowiązujący do wszystkiego, co zostało przejęte przed 2004. On szczegółowo i jasno mówi o stwierdzeniu nieważności lub naruszeniu prawa przy wydanych decyzjach, jeśli zostało przy wydanych decyzjach nacjonalizujących. Jeśli takie decyzje zostały wydane z naruszeniem prawa obowiązującego, to są one nieważne. Jasno to mówi ten artykuł 160. W związku z nim jest też artykuł 136 do 142. Przeznaczenie nieruchomości na inny cel niż było początkowo planowane lub niewykorzystanie tego dla celu, dla jakiego była przewidziana nacjonalizacja. Dają te artykuły jasny termin, upływ 7 lat od ostatecznej decyzji o wywłaszczeniu dla nierozpoczęcia prac zmierzających ku realizacji celu i 10 lat od ostatecznej decyzji wywłaszczenia, kiedy cel nie został zrealizowany. 10 lat upływa w 1954. 10 lat od 1989 upływa w 1999. Dla mnie sytuacja jest jasna, dla doktryny nie jest jasna, ponieważ jeśli by się przyjęło rzeczywiście obowiązywanie tych artykułów, no to jest jasne, że większość trzeba oddać po prostu. Nawet niestety w doktrynie profesorów z UJ-u, może już oszczędzę przytaczanie nazwisk, występuje pogląd, że no, na gruncie tych przepisów nie da się oddać nic, bo nie. Sprzeczność występuje też oczywiście w orzeczeniach sądowych. Po pierwsze wskazuje się na to, że mimo wszystko obowiązuje, po drugie się wskazuje, że no, jednak nie obowiązuje. Także mamy takie zawieszenie tutaj i w sądownictwie, w orzecznictwie i w prawie. Dla mnie jest sprawa zupełnie oczywista, dla ustawodawcy i dla stosującego, czyli sądu, nie jest. Zakres podmiotowy roszczenia oczywiście jest dziedziczny, także to nie dotyczy tylko tego właściciela, któremu przejęto, ale oczywiście wszystkich jego spadkobierców. Jeśli by tak nie było, no to już byśmy żyli w państwie stalinowskim, naprawdę. Zakres przedmiotowy już omówiliśmy. Wszystkie, całe mienie niepodlegające, które nie zostało spożytkowane na cel określony w uchwale o przejęciu, czy w jakimś tam dekrecie, czy w decyzji, jakkolwiek to formalnie zostało przeprowadzone. Mamy tutaj takie porównanie ustaw o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu z 85 i naszej obowiązującej z 97 o gospodarce nieruchomościami. To jest z grubsza to, co Wam przedstawiłem. Jeśli ktoś by sobie życzył w formie tabelki zobaczyć, jak dokładnie to się przedstawia, to też zapraszam do przeczytania. Wnioski z tego są takie, że jeśli Naczelny Sąd Administracyjny uznanie, że zwrot nieruchomości jest możliwy bez względu na podstawę prawną, w oparciu o którą nastąpiło wywłaszczenie i jednocześnie dekret nacjonalizacyjny PKWN-u o mocy ustawy ustalają, iż konfiskata na ich podstawie jest wywłaszczeniem i jednocześnie dekrety nacjonalizacyjne są powszechnie dziś obowiązujące, tutaj Trybunał Konstytucyjny jasno nam przed chwilą powiedział, i nieuchylone w żadnym punkcie, to można stwierdzić, że pod działanie ustawy, czyli tych punktów, o jakich mówiliśmy, te nieruchomości podpadają w części dotyczącej zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, jakie nie zostały spożytkowane na cele nacjonalizacyjne. A tak jak Wam mówiłem, 1 500 000 hektarów z funduszu ziemskiego posiadanego jeszcze z 1939, 3 miliony na ziemiach
Polski dzisiejszej przejęte. Niestety Agencja Nieruchomości, czyli ten oddział Skarbu Państwa, pod który podpadała większość ziem, wyprzedaje to. Wicepremier Pawlak jest jednym z inicjatorów całej tej wyprzedaży. W ogóle PSL jako partia dzisiaj ściśle klasowa, dbająca tylko o interes jednej klasy społecznej, niemalże już zanikającej, natomiast te 5% jeszcze głosuje. W szybki sposób stara się pozbyć tego. Istnieją dwa lobby. Pierwsze to jest właśnie lobby agencji. Po pierwsze, no, synekury dla pociotków. To jest jasne, tam zawsze upychało się wszystkich swoich krewnych do chyba 5. pokolenia. Dzisiaj pozostaje mniej więcej 1 200 000 hektarów. Z tego, co było 3 miliony jeszcze 20 lat temu. Dzisiaj pozostaje tam 2,5 miliona, to różnie szacuje się, zależnie też oczywiście pod jaki dział własności Skarbu Państwa, co podepniemy. To są czysta jakaś taka kreatywna księgowość. Ale między 2,5 a 3 miliona. Dzisiaj zostało 1 200 tysięcy, jest jak najszybciej wyprzedawane. Oczywiście cały czas się motywuje to kryzysem, tego typu sprawami. Tutaj kolejne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego idące dokładnie po tej samej linii, więc pozwolę sobie ich nie przytaczać. Tylko Was informuję, że to nie jest jedno orzeczenie, jest naprawdę cała linia orzecznicza właśnie w tym modelu przeprowadzona. Jeden z ostatnich podmiotów, czyli Kościół. Kościelna Komisja Majątkowa. Dlaczego jako jedno, chyba jedyne ciało jest ono bezinstancyjne? Ponieważ może być. Ponieważ KPC w jednym ze swoich artykułów, zaraz Wam powiem dokładnie w którym, albo Wam nie powiem, ale to nie ma kompletnie znaczenia. Pozwalam na to. Komisja Majątkowa jest bezinstancyjnym organem. Mało tego, w toku jej postępowania jest organem umożliwiającym wpis do księgi wieczystej. To znaczy decyzja Komisji Majątkowej daje podstawę wpisu do księgi wieczystej. Bezinstancyjne klauzula wykonalności jest nadawana przez współprzewodniczących komisji. Także no naprawdę był to organ o takiej wielkiej władzy, która pozwoliła na to, żeby na przykład, jeśli były właściciel złożył w księgach wieczystych ostrzeżenie o tym, że prowadzi się postępowanie, ona właściwie nie musiała się tym przejmować. Po prostu wpisywano i koniec. Tak wielu osobom właśnie w ramach Komisji Kościelnej zabrano możliwość ubiegania się o zwrot w naturze mienia przejętego. Różne od Palikota po środowiska kościelne są oceny, ile zostało Kościołowi zwrócone. Mniej więcej, według mnie, zostało zwrócone tyle, ile zostało przejęte. Środowiska lewicowe podwajają te kwoty, to znaczy, że dwukrotnie więcej zostało zwrócone niż przejęte. Tutaj może niesłusznie trochę, sądząc tylko po tych aferach, jakie z komisją mieliśmy okazję zobaczyć, sądzi się, że rzeczywiście zostało więcej zwrócone niż przejęte. Mniej więcej to jest na równo. Natomiast jeśli zostało zwrócone, to tak jak przed wojną powinno się zlikwidować fundusz kościelny i powinno się zlikwidować bez możliwości czy 0,3 czy 1% odpisu podatkowego na Kościół. Ponieważ fundusz kościelny w latach Polski Ludowej był przeznaczony właśnie jako rekompensata, tak mniej więcej jak Civil List w Anglii, za przejęcie mienia króla jest wypłacana dzisiaj pensja, powiedzmy, tak samo była wypłacana Kościołowi pensja za przejęte mienie. 60 lat wypłacania tej pensji mniej więcej równoważy majątek. Natomiast wiem, że dla rządu wtedy było ważne przystąpienie do Unii, także wszystkie ściśle polityczne kwestie, poparcie Kościoła do przystąpienia dokładnie do Unii. Tutaj nam załatwiły mienie kościelne. Jaki jest stosunek samego Kościoła do odzyskania mienia? Oczywiście do odzyskania swojego mienia jest bardzo pozytywny. I nawet był jeden z listów Episkopatu przed jeszcze zakończeniem prac Komisji Kościelnej, właśnie w tym tonie utrzymany. Natomiast kiedy większość została już oddana, Kościół, między innymi ustami kardynała Dziwisza,
nawołuje do tego, żeby do oczywiście gładkimi słowy, do zgody narodowej, do puszczenia tych majątków na korzyść społeczeństwa. Takie no, bardzo dziwnie brzmiące zachęty. Podejmowano oczywiście kilka prób uregulowania sytuacji. Najbliżej było w 2001, kiedy za sprawą Błuska została uchwalona przez Sejm ustawa, oczywiście zawetowana przez Kwaśniewskiego. Zadośćuczynienie w 2001 za naruszenie praw własności, w sensie zwrot 50% mienia. Wiadomo, wojna, wszyscy powinniśmy ponieść koszta niezależnie od sytuacji materialnej, żeby jakoś dotknęło każdego te straty wojenne. Żeby nie było tak, że właściciel warszawski nie ma nic, a ktoś, komu nie zniszczono prawie nic, odzyskuje wszystko. Taka była ratio legis tej ustawy. Postulowano zwrot w naturze. Niestety nie postulowano wtedy zwrotu mienia zastępczego, co byłoby idealnym rozwiązaniem w przypadku, gdy na przykład ziemia została podzielona przez chłopów, między chłopów. Ponieważ tutaj zaznaczam, w każdych staraniach o zwrot mienia nikt nie stara się o odebranie mienia dzisiaj już istniejącego we własności dzisiejszych właścicieli. Postulowano też właśnie w przypadku niemożliwości zwrotu mienia w naturze bony prywatyzacyjne, które można było zrealizować na innym mieniu Skarbu Państwa, czyli taki jakby substytut mienia w naturze. No i ewentualnie jakieś odszkodowania majątkowe. To zostało, ale tutaj jeszcze jest kwestia wyłączeń zespołów zabytkowych o szczególnym znaczeniu dla narodu, czyli na przykład Wilanowa, Łańcuta, Rogalina, Kozłówki, Pszczyny, Niedzicy, Pieskowej Skały i kilku jeszcze pozostałych. Dlaczego prezydent Kwaśniewski zawetował? Oszacowano, że wtedy na 2001 suma roszczeń wynosiła 190 miliardów złotych, mniej więcej. 50% to jest mniej więcej 100 miliardów. Na dzisiejsze warunki jest to około 300 miliardów po uzupełnieniu roszczeń, po inflacji i tak dalej. Prezydent Kwaśniewski powiedział, zupełnie nie przejmując się tym, jak ustawa miała być uchwalona, że państwo nie jest w stanie udźwignąć tego, ponieważ musiałoby wypłacać odszkodowania budżetowe. Finansowe. Oczywiście tak nie było. Sama ustawa przewiduje zwrot w naturze albo przez te bony prywatyzacyjne innego mienia Skarbu Państwa. Później prezydent Kwaśniewski cały czas myli się właściwie w każdym aspekcie swojego uzasadnienia. Polecam przeczytanie tego uzasadnienia, ponieważ tak ściśle politycznego i tak kłamliwego uzasadnienia no chyba w Polsce nigdy nie wydano. Bo to wprost mówi bez owijania w bawełny, jak to Trybunał Konstytucyjny stara się uczynić, wprost mówi po prostu Kwaśniewski kłamstwa. Kłamstwo na kłamstwie tam jest. Sprzeczność z zasadami demokratycznego państwa prawa, z zasadą równości, nieproporcjonalny koszt dla samorządów i tak dalej, i tak dalej. No, tak jak mówił Goebbels, kłamcie, kłamcie, a coś z tego zostanie. Było kilka projektów, zaczęło się od 2005, a właściwie od 2006. Między innymi od projektu też Towarzystwa Ziemiańskiego. Wszystkie te punkty powinny zostać spełnione, o jakich mówiliśmy, czyli zwrot w naturze, tam gdzie jest możliwy, to jest najlepsza sprawa. Zwrot mienia zastępczego, którego nie było w tych ustawach, a jest w projektach i ewentualne, jeśli się nie da w żaden sposób, wypłacenie odszkodowania finansowego. Natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy mamy mienie zastępcze, żeby tego mienia nie było, bo jest, dzisiaj jeszcze jest. Jeśli z tych 3 milionów hektarów oddano by 50%, tak jak postulowała ustawa Buzka, to akurat się mieścimy w tym limicie. Cały czas w tych wszystkich projektach, między innymi w tym, które może mieliście okazję przeczytać, to co było wrzucone do zapoznania się, schodzono z tych 50% do mniej więcej 10% dzisiaj. Także dzisiaj się planuje mniej niż 20% zaburzańskie nawet oddać.
Tak jak Wam mówiłem, właściwie wszystkie państwa europejskie, byłego bloku wschodniego, sprawę mają zamkniętą. Pozostaliśmy jednym, jedynym ostatnim państwem, które nic w tej kwestii nie zrobiło. I co jest kluczowe, przez to nie mamy pewności prawnej obrotu tymi nieruchomościami. Bo oczywiście, jeśli ktoś ma znajomość, to sobie kupi i tak dalej. Natomiast ktokolwiek inny, jeśli chciałby kupić, nikt mi nie zagwarantuje tego, że za 2-3 lata sytuacja się nie zmieni, może za 5 albo 10, przyjdzie ustawa, zabiorę mu to, bo oddadzą byłemu właścicielowi. Podobnie no, na wielu konferencjach jakichś zagranicznych jest to w taki sposób może nie wyśmiewane, ale z jakim niedowierzaniem przyjmowane, że naprawdę to się nie udało. Przytoczę Wam jeszcze w kilku słowach no jeden sukces właśnie, Osiek. Osiek jest o tyle ciekawą sprawą, ponieważ to jest jedyny na skalę środkowej Europy pałacyk taki w stylu maurytańskim. Po prostu konglomerat stylów. Tak jak Wam mówiłem, no niebywale ciekawy majątek z punktu widzenia gospodarczego. Cały proces trwał od 97 dokładnie, z wnioskiem do wojewody bielskiego jeszcze wtedy. Tak się występowało, na gruncie właśnie przepisów litery E dekretu o niełączności majątku ziemskiego z domem. Wojewoda bielski oczywiście umorzył w 98, 11 czerwca, 18 marca. 10 miesięcy zajęło umorzenie sprawy. To poddaję pod rozwagę. Minister z kolei 30 października, czyli ponad 2 lata 2000 roku, uchylił w całości decyzję wojewody. Zajęło mu to ponad 2 lata. Stwierdzi, że nie znajduje uzasadnienia w przepisach KPA, wydanie decyzji o umorzeniu postępowania, kończy postępowanie w sprawie i tak dalej, a strona, czyli wnioskodawca, nie uzyskali decyzji merytorycznej. Minister polecił wojewodzie zapoznanie się ponowne ze sprawą i tak dalej. Zostały przeglądnięte wszystkie możliwe archiwa państwowe, starostwa, województwa i tak dalej. Do konserwatora zabytków nawet się zwrócono, który wydał opinię, zaraz Wam ją przytoczę. Na podstawie przesłanych historycznych związek pałacu z majątkiem jest oczywisty, wieloaspektowy. Majątek stanowił przede wszystkim źródło dochodu i utrzymania właściciela. No oczywiście, że tak. To jest tak oczywiste, ale żadnego związku funkcjonalnego według mnie tu nie ma. I według sądu na szczęście później też nie ma. Majątek stanowi, tak, właściciel decyduje o sposobie zagospodarowania dóbr ziemskich. No kto ma inny decydować, jak nie właściciel? Z natury rzeczy pałac jest mieszkaniem, rezydencją, a nie obiektem związanym z produkcją rolną. W przypadku Osieka można wskazać, że pałac z otoczeniem był enklawą, obszarem prywatnym właścicieli i mieszkaniem. Nie był to zespół związany w jakikolwiek sposób z produkcją. Bezpośrednia administracja i tak dalej, i tak dalej. Zarządców, którzy mieszkali w tych poszczególnych tam swoich domkach zarządców. Później kwestia zeznań świadków. Powołano świadków, którzy jeszcze pamiętali, jak sprawy się rzeczywiście miały. To znaczy, że właściciel naprawdę tam tylko mieszkał. Jest po części absurdem kwestia udowodnienia, że właściciel tam tylko mieszkał. Natomiast niestety na gruncie prawa dzisiaj tak musimy udowadniać. Majątek Żeleńskich, między innymi Boja Żeleńskiego, targowisko pod Krakowem. Sędzia w drugiej instancji stwierdził, że sąd nie jest od naprawiania krzywd dziejowych. Jeśli tak się stało, to tak musi być. To jest linia orzecznicza sądownicza. Mamy niezależne, niezawisłe sądownictwo w Polsce, przypominam. Nie śmiać się, bo nie wiem, kto jeszcze tutaj będzie tego słuchał także. I tak dalej. Przeszło później do wojewody, rozważył całość sprawy. Agencja Nieruchomości Rolnych z kolei w 2001 złożyła odwołanie. Od tego z kolei kolejne odwołanie w 2002 wniesiono skargę do NSA w Warszawie 12 listopada, 5 miesięcy NSA zajęło uchylenie zaskarżonej decyzji. Ponowne rozpatrzenie przez ministra 2006, czyli kolejne 2 lata mijają. I zbliżamy się na szczęście ku pozytywnemu końcowi. Wojewódzki Sąd Administracyjny pod koniec września 2006 roku uchylił kolejną decyzję ministra, wskazującą naruszenie zasady związania organów administracyjnych prawomocnymi orzeczeniami sądu, bo w międzyczasie cały czas te orzeczenia zapadały. A minister był już wtedy organem władnym wydać decyzję o zwrocie. Ponowne rozpatrzenie ze strony ministerstwa i w 2008 zwrot.
Także no, ścieżka po prostu, tutaj jeszcze jedna taka kwestia właśnie mi się przypomniała, na decyzję dalej przysługiwała możliwość skargi, więc do WSA w Warszawie. Więc jeśli przez państwo zostałaby wniesiona odwołanie od tej decyzji, to dalej byśmy mieli prowadzenie tej sprawy i dalej były właściciel by sobie prowadził sprawę, podejrzewam, z racji zaawansowanego wieku mógłby jej nie dożyć już końca. Natomiast NIK, to jest 14 listopada, wydawnictwo, takie powiedzmy wewnętrzne NIK-u, działania wojewody podkarpackiego w odniesieniu do roszczeń restytucyjnych dotyczących zabytków nieruchomości w latach 90-2010. NIK negatywnie ocenia prowadzenie przez wojewodę postępowania w sprawie stwierdzenia, czy dana nieruchomość podpadała, czy nie podpadała pod literę E. Cały czas Wam zaznaczam, to jest tylko ta litera E, to są tylko te domy, pałace, dwory, a nie całość majątku niestety. NIK stwierdza, że prowadzone postępowania wojewoda narusza przepisy dekretu, samego dekretu o przeprowadzeniu reformy, tego na jakiej podstawie zostały przejęcia dokonane. W ocenie NIK nieruchomości stanowiące budynki mieszkalne były wyłączone z mocy prawa spod działania tego dekretu. NIK stwierdza, że wojewoda wydając decyzję o podpadaniu nieruchomości, które nie miały charakteru rolniczego, łamie prawo, co może stanowić przesłankę do wzruszenia tych decyzji w trybie przepisu artykułu 156, jaki mieliśmy okazję słyszeć tutaj. Wydany przez wojewodę bezpodstawnej decyzji o podpadaniu nieruchomości pod dekret skutkowało wielokrotnym uchylaniem ich przez organ kolejnej instancji i sądy administracyjne, a tym samym wpływały na niedopuszczalne wydłużanie czasu postępowań niejednokrotnie do kilkunastu lat. Ten raport, w ogóle to zajęcie się NIK-u niestety tylko jednym województwem poskutkowało kilkoma pozytywnymi decyzjami. No, wojewoda po prostu się przestraszył, że dalsze prowadzenie kwestii w taki sposób może się jakoś negatywnie na nim odbić i między innymi, jeśli dobrze kojarzę, Lasy Zamojskich właśnie po kontroli NIK-u w cudowny sposób się okazało, że się należy. I kilka pałac chyba, nawet na pewno, Krasickich też właśnie cudownie się okazało, że nagle w pałacu nie hodowano rzodkiewki. No i tyle. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do pytań, a pozwólcie, że ja się jeszcze tutaj... Nie słyszałem. Chciałbym pogratulować bardzo ciekawego wykładu, natomiast na początek może chciałbym tylko jedno sprostowanie tutaj zaznaczyć, bo wspomniałeś tutaj o Komisji Majątkowej, tak i o zwrocie dóbr kościelnych. Prawda jest też, to jest dość pobieżnie kwestia, weź ten temat uważam do tego, że tak naprawdę... Nie chciałem dłużej, żeby się nie zdenerwować. Nie. Tu mamy konkretne dokumenty, które pozwalają nam ocenić mniej więcej jaka jest skala zagrabionych i oddanych kościołów, na przykład ostatnio było na światło dzienne taki dokument z archiwów PRL, czy bodajże do 1957 roku Kościół stracił około 100 tysięcy hektarów tak, ziemi, kilka tysięcy nieruchomości, tak. A dostał na 1957 rok, dostał około 66 tysięcy, 140 milionów w gotówce i... Na który dostał? Kilkaset, na który rok? Kilkaset nieruchomości, proszę. Na jaki rok? Na 1957. 57? Przepraszam, w 1957 taki stracił, a po 89 do 2011 odzyskał tyle. Jeśli byśmy wprost przekładali rzeczywiście... Natomiast potem gościu tracił dalej nieruchomość. Tak. Czyli nie wiemy jaka jest skala, ale na pewno nie do stopy dostarczy. Jeśli byśmy wprost przekładali ilość hektarów na ilość hektarów, tak. Natomiast ilość hektarów straconych w jakiejś małej gminie daleko od metropolii, od miasta, nie równa się tym samym hektarom oddanym w znacznie lepszej lokacji. Tutaj nie sam prosty przelicznik hektar na hektar, ale wartość majątku na wartość majątku. Dobrze, ale czy mamy jakieś kompleksowe badania, które stwierdzają, że faktycznie Kościół dostał dużo, znaczy powiedzmy bardziej wartościowe grunty? Tak, mamy. Nie mam ich przy sobie, bo no, nie spodziewałem się, ale mamy. Sprawa jest mi bardzo bliska osobiście też. Mamy. Jeśli będziesz chciał, to jestem skłonny przedstawić. No bardzo chętnie. Z wielką przyjemnością. Podam ci maila w takim razie. Pewnie.
To znaczy nie ja te badania prowadziłem, więc no, tu się opieram na badaniach innych. Natomiast są to według mnie wiarygodne badania. Na porządku badania. Natomiast co do Funduszu Kościelnego, no to jest nie tyle rekompensata za dobra, które zostały zagrabione, czyli za tę jakby równowartość, tylko za rentę gruntową, czyli za dobra, za tak. wartość, która mogła być ekstrahowana. Tak, tak, dlatego mówię, że na identycznej zasadzie jak Civil List Anglii dla królowej. Według moich danych nie zostały te dobra, poza tym ta jest w przypadku lekarzy innej grupy społecznej nie zostały oddane w tak satysfakcjonującym stopniu, jak powinny. Mamy wobec tego różne dane. No. I z przyjemnością ci przedstawię tak, tak, pewno. Jeszcze do samego początku, jest skąd się bierze własność. Tak. Że pan feudalny nie rozdawał projektu. Tak. No tak, a skąd własność miał pan feudalny? Pan feudalny miał własność pierwotnego patrimonium, w jakim funkcjonowało państwo polskie do XIV wieku mniej więcej, że całość była własnością władcy, po prostu. Pierwotne zawłaszczenie, nie wiem, no, powiedział, że jest jego, miał 1000 wojów pod sobą, więc po prostu nikt nie podskakiwał. I tyle. Natomiast odnośnie chociażby kwestii Osieka, Osiek już wam powiem kiedy, bo wydaje mi się, że w 1889 został zakupiony przez Rudzińskich od Dariuszów. Od tej krakowskiej takiej rodziny. Już wam powiem dokładnie kiedy. Po prostu zakupiony. Więc wiele z majątków było kupowanych. Natomiast jednocześnie w 1885 kupiony za gotówkę. Było wiele majątków kupowanych, wykupywanych. Wiele majątków było dokapitalizowanych w procesie, który dzieje się nawet dzisiaj, że po prostu biedny dziedzic nazwiska żenił się z bogatą dziedziczką fortuny kupieckiej. Było to dosyć częste. Bardzo pozytywne zresztą. To jest model awansu cywilizacyjnego całego państwa i taki model obowiązuje właściwie wszędzie, na całym świecie. To jest doskonały przykład oddolnego kształtowania się społeczeństwa. To jest bardzo pozytywny model. Druga kwestia, zauważono w czasach właśnie międzywojennych konieczność załatwienia sprawy całych rzesz mas ludzi na wsi, którzy nie mieli nic. I stąd te 1 863 000 hektarów prywatnej parcelacji, a 790, czyli 2,5 miliona w sumie, mniej więcej, nie, 2700 w sumie, parcelacji w latach dwudziestolecia międzywojennego. I dokładając oczywiście przejście dużej masy ludzkiej, no niestety no wojna tutaj zatrzymała nas, do miasta jako pracowników przemysłu, rozwiązano by kwestię no, wielkiego niepokoju społecznego związanego na wsi z głodem ziemi. Jeszcze mieliśmy dodatkowo w Polsce, wiadomo, struktura ziemska nastawiona na eksport zboża z XVI wieku, no niestety nie przystawała do XX już. Więc coś z tym trzeba było zrobić. I jeszcze jedna kwestia w tej sprawie. Materiał dowodowy. Wiem, że my wiemy, jak to było historycznie, natomiast materiał dowodowy własności dla pewności obrotu musielibyśmy przedstawić. Wiem, że właściciel feudalny w XVIII wieku nie spełniał się właściwie w ogóle, bo albo brał pieniądze z Wiednia, albo z Moskwy, albo z Berlina. Więc de facto, gdyby król był mocny, to powinien tak jak we Francji mu to odebrać i koniec zabawy. Natomiast no nie stało się tak. Czy my jesteśmy w stanie cofnąć się 200-300 lat z prawem własności? Nie jesteśmy w stanie, na materiale dowodowym nie jesteśmy w stanie się cofnąć. Po prostu. Czy jesteśmy w stanie naprawić zaszłości sprzed 500 lat? Nie, nie jesteśmy, tak samo jak nie jesteśmy w stanie naprawić zaszłości sprzed 1000 lat. Pozwijmy Mongolię dzisiaj o XIII wiek. No, mamy materiał dowodowy na to, mamy co nam zniszczyli, ile ludzi wybili, ile ludzi jest w Jasyrze, było, nie jest. Pozwijmy Mongolię, pozwijmy Szwecję, gdzie mamy jeszcze lepszy materiał dowodowy, to akurat tu ja jestem zwolennikiem tego, niech oddadzą. Natomiast gdyby oddali w 920, to byśmy tego dzisiaj nie mieli, bo tak to jest w bibliotece w Uppsali, w Muzeum w Sztokholmie, a nie w kazamatach Łubianki na przykład. Także wszystko ma swoje dwie strony. Pozwijmy to, co ostatnio była głośna kwestia, niezależnie wymyślona
przez nas tutaj kilka osób i zgłoszona później przez Palikota niezależnie o sumy hiszpańskie, Hiszpanie. No też pozwijmy, dokumentacja dowodowa jest, nieprzedawniona, nigdzie pożyczka nie przedawniona przecież. Możemy pozwać? Możemy. Tylko no... no. Pytanie, jak w takim razie, jaka jest granica przedawnienia? Możliwość dowodowa, dla mnie. Możliwość dowodowa do dowiedzenia swojego prawa. Ja jestem w ogóle przeciwnikiem przedawnienia i zasiedzenia. Dla mnie możliwość dowodowa dochodzenia swojego prawa jest granicą prawa własności. W sensie cofnięcia się w przeszłość. Co? Mam kogoś, kto jest, kto kiedyś był, wiadomo, że był no. jakimś właścicielem wielkim, to jakby mogę się, powinienem móc się ubiegać o... Ale początek pytania mi powtórz było. Odebrania z powrotem tego majątku. Wiesz co, tak jak jest powiedziane, zwrot mienia już posiadanego przez kogoś prawnie, czyli no, w dobrej wierze ksiąg wieczystych, powiedzmy. Uznajmy to dzisiaj za wyznacznik prawnego posiadania. Jeśli nie zostało w jakiś skandaliczny sposób ukradzione, czy pod przymusem podpisany na przykład akt notarialny, bo takie wypadki też są. Czy tak jak te oszustwa 130-letnich Żydów na przykład. Jeśli w taki sposób jest własność pewna w księgi wieczyste wpisana, to właścicielowi nie można odebrać tego. Natomiast ktoś był tego właścicielem wcześniej. I ten ktoś, który sprzedał, musi wypłacić odszkodowanie. Jeśli było to we własności państwa, zostało zakupione, czy tam podzielone między chłopów, tak jak na przykład nikły odsetek tej ziemi parcelacyjnej lat 40-50. Część rzeczywiście była podzielona między chłopów. Natomiast chociażby na przykładzie Osieka, wielkie stawy osieckie, majątek w małej części został, tam kilka hektarów zostało podzielone między chłopów, a reszta jest cały czas dzierżawiona przez jakiegoś miłego pana, który umiał o tę dzierżawę skutecznie się ubiegać. A ja dzisiaj jeszcze chciałam zapytać odnośnie pomysłu zaskarżenia Niemców o kontrybucję czy też reparacji gminia, czy się nazywa za zasługi Warszawy. Tak jest, tutaj też pisałem o tym. Chyba na 39 miliardów dolarów została w 2001 wyliczona ta kwestia, ale podlega to identycznie jak sprawy przesunięcia granic, odszkodowań zaburzańskich, umowy indemnizacyjne, podlega to ustaleniom pokojowym po II wojnie światowej. Ja wiem, że Polska nie miała de facto wtedy możliwości żadnej. Natomiast rewindykacja tego, tu już wchodzimy w politykę na poziomie mocarstw, rewindykacja tego automatycznie skutkuje rewindykacją taką, jakiej chce Związek Wypędzonych niemiecki, czyli no, Niemcy się kończą na Odrze się kończą teraz, ale Niemcy się kończą w Katowicach i w Poznaniu. Po prostu. Pewne uregulowania pokojowe, zakończone, kończące wojnę, pozostają w mocy niezależnie od tego, czy my chcemy, czy nie chcemy. Dopiero kolejne przetasowanie, bo to jest polityka no, po prostu mocarstwowo-państwowa. Tutaj od tego, kto jest silny, wymaga się, żeby tych postanowień pokojowych narzucał ich wykonanie. Jeśli Polska byłaby dzisiaj 100 razy silniejsza na przykład, to nie wierzę, że politycy polscy by tego nie no, w jakiś sposób inny nie uregulowali. Ale to wynika tylko i wyłącznie z prawa silniejszego. W stosunkach między państwami tylko i wyłącznie prawo silniejszego. Niestety. Nie ma możliwości podważenia tego. A podważenie, usiłowanie właśnie przez Polskę podważenia tego, tych wszystkich ustaleń Wielkiej Trójki, będzie młynem, wodą na młyn Związkowi Wypędzonych Niemieckiemu no i wszystkim tego typu roszczeniom w stosunku do Polski. Także nie, że to się opłaca w ogóle. Zważywszy na to, że kilkukrotnie już umowy były podpisywane, że tych odszkodowań, no Polska się zrzeka. Wiadomo, Polska Ludowa. Natomiast no, Polska Ludowa mimo wszystko jednak jest jesteśmy dzisiaj jej kontynuatorem. Prawnym. Może jakimś innym też. Ale prawnym na pewno. Jakbym chciał się ubiegać o zwrot jakiegoś zagrabionego majątku, to jest jakaś instytucja, do której mógłby się... Tak. Zależy przede wszystkim o co byś tutaj widział ubiegać. Mienie miejskie, przede wszystkim jedna sprawa. Bardzo szybko wszystkie urzędy podniosły przedawnienie.
Wszyscy mówią, że jeśli mieli właściciele tyle lat od 1989 i nie poczynili żadnych kroków, a bieg przedawnienia łamie chociażby złożenie o ugodę do województwa w kwestii zagrabionego mienia. Więc jakakolwiek czynność prawna skierowana do wojewody czy do jakiegokolwiek podmiotu, ale zwykle do wojewody reprezentującego Skarb Państwa, łamie bieg przedawnienia. Natomiast mienie miejskie bardzo łatwe do odzyskania, bo nie podpada pod żaden dekret. Chyba że mienie po niemieckie, no to wtedy podpada pod mienie po niemieckie, ale no to jest mniejszość zupełnie. Mienie ziemskie, nieruchomości, majątek ziemski, prawie niemożliwy do odzyskania dzisiaj. Chyba że się wykaże na przykład mniejszą normę obszarową, czyli poniżej 50 hektarów, bo tak się też działo. Po prostu no, widzieli pana we dworze, to mu zabrali. A kto tam patrzył, czy ma 50 czy 48 na przykład? Przepraszam, bo jeszcze w kwestii mienia ziemskiego. Ja tutaj słyszałam, że trzeba by było, jeżeli chciałoby się odzyskać mienie ziemskie, udowodnić, że miało się, że ma się wykształcenie, znaczy ten właściciel, czy też ten właściciel, bezpośrednio spadkowy, to musiał udowodnić, że ma wykształcenie rolnicze. Ale mienia ziemskiego się nie da w ogóle odzyskać dzisiaj. Mienia ziemskiego się nie da w żaden sposób dzisiaj odzyskać. Poza błędnymi przejęciami, ale to ściśle błędnymi, na przykład 48 hektarów, a nie 50. Jeśli się chce kupić, bo jest też opcja oczywiście pierwokupu, wprowadzona przez kilka lat temu, wprowadzona dla byłych właścicieli, opcja pierwokupu po cenach rynkowych, ale cenach rynkowych wyznaczanych przez agencję, więc to nie jest cena rynkowa, to jest zwykle zawyżona połowę przynajmniej. Także jest taka jedyna możliwość wykupienia swojego, ale to jest wykupienie swojego. Więc podwójnie jakby no, pasry się bogaci. A odnośnie jeszcze do Twojego pytania. Jest możliwość odzyskania zespołów pałacowo-parkowych, domów i tak dalej, jeśli się wykaże funkcjonalny brak związku z majątkiem ziemskim. Samemu trzeba wykazać. Nie jest tak, że ktoś mieszkał w domu i już nie ma związku, bo tam mieszkał tylko. Trzeba materiałem dowodowym wykazać, najlepiej powołując świadków, śpiesząc się jak najbardziej, bo ci świadkowie no, po prostu już odchodzą. No. A jeśli byś przybliżył, o jakie mienie mniej więcej chodzi, już nawet bez nazwy, ale właśnie no, typ mienia, to na pewno byśmy mogli szerzej powiedzieć o tym. W moim przypadku to pałac i mienie ziemskie, miejskie też. No. Z tym, że pałac już odzyskaliśmy, tak, i sprzedaliśmy. Tak. No tak jak w Osieku niestety. Osiek niedawno sprzedany właśnie ze względu na to, że został oddany sam pałac. Elektrowni się nie da włączyć, bo jest oprzyrządowanie całe działające, tylko turbinę wsadzić by trzeba było. Natomiast prawo energetyczne nakazuje sprzedaż prądu najpierw do sieci, a później kupowanie go z akcyzy. No to takie absurdy. Osiek tak samo w stanie fatalnym zostawiony. Co jest jeszcze ciekawe, mniejsze zniszczenia w materialnej substancji budynków, dworów, pałaców, stodów, wszystkiego, zabudowań gospodarskich zostały do 1989 poczynione niż między 1989 a dzisiaj. Bo wtedy coś się zawsze mieściło, nawet jeśli to był magazyn zboża, czy jakieś mieszkania podzielone, no, cokolwiek się tam mieściło, ludzie ogrzewali, minimalne bieżące remonty były przeprowadzane. A między 1989 a dzisiaj wiele, naprawdę znaczący odsetek został nieruchomości opuszczonych, nie miał właściciela, znaczy niby miał Skarb Państwa, czyli było de facto niczyje, ale nie miał bieżącego użytkownika. I zostało to wszystko zniszczone. Podobnie osiek, no i też niestety pałac musiał zostać sprzedany przez tego, który to odzyskał. Bo skąd wziąć pieniądze na utrzymanie? Jeśli nie ma całego majątku, jaki się składał, to co mówił ten konserwator zabytków, jeśli się nie składa cały majątek na utrzymanie siedziby, to skąd wziąć pieniądze? Po prostu. Natomiast mienie ziemskie, tylko i wyłącznie jeśli nie było formalnych, spełnionych przesłanek. Natomiast artykuł 136 do 142 plus 156 KPA i plus ten 160 według mnie daje, no i na gruncie tego trzeba składać, a nie do czego ludzie nie składają.
Po prostu, no trzeba składać na tym gruncie, oczywiście licząc, że 10 lat zajmie sprawa cała. Po prostu. No. Tu widziałem, że zdaje się ktoś. Ja bym miał takie pytanie, troszeczkę wyrażające poza tematykę właśnie, bo tam w trakcie padło takie stwierdzenie, że lasy państwowe są po prostu źle zarządzane. Czy jakbym po prostu zapytać się, na jakiej podstawie to stwierdzenie padło, ale ewentualnie pewno. To jakieś przykłady. Lobby leśnicze. O tym, bo wymieniłem dwa lobby, a tego drugiego wam nie przytoczyłem, to jest lobby leśnicze. Lasy państwowe to jest kolejny matecznik synekury dla dzisiaj rządzącego, dla każdorazowego rządzącego układu, systemu powiedzmy partyjnego. Ja nie przeczę, że część, inaczej powiem, nie wszyscy, którzy pracują w lasach państwowych są natychmiast źli. To generalnie chodzi o po prostu wierchuszkę, zarząd tego wszystkiego. Ja nie mówię, że leśnik gdzieś w lesie nie dba o to. Natomiast ma małą motywację, bo to nie jest jego. Jemu i tak płacą. Ma za sobą właśnie te całe lobby leśnicze. Ma mało pieniędzy na to, żeby funkcjonować w takim modelu, w jakim by funkcjonował. Zważywszy na to, że jeśli by przeszedł las we własność prywatną, to ten właściciel przecież nie będzie chodził z kosą i pilnował, tylko sam zatrudni tych leśników. Tego leśnicy jakoś nie wiedzą, myślą, że oni stracą pracę. Stąd to wielkie lobby antyzwrotom lasu. Kolejna kwestia, rabunkowa gospodarka drzewa. Monokultura sosny, monokultura innych drzew, bieżąca wycinka dla potrzeb załatania dziury budżetowej, nieracjonalna gospodarka w takim zakresie czasowym nie 100-letnim czy 80-letnim, jak powinna być, ale maksymalnie 40-50. To są moje główne zarzuty co do zarządzania lasami państwowymi. Poza tym, że wierchuszka to jest matecznik synekur dla aktualnie rządzącej koalicji. I to się wymienia dosyć tam. Oczywiście jest to też matecznik PSL, także no ale PSL zwykle wchodzi w koalicję jakoś. To tak jakoś tym PSL-em jest. To są moje zarzuty. Jak rozwiązałbyś tą kwestię zwrotu własności? Czy poszedłbyś za tą reformą Buzka, która była, czy za jakimi rzeczami, które na przykład w 20-leciu? Poszedłbym za konglomeratem wszystkiego. Po pierwsze, zwrot w naturze tam, gdzie jest jeszcze przede wszystkim 50% zwrotu. To 50%, zauważcie, że to jest de facto 25%, bo 60 lat użytkowania, 60 do 70 już dzisiaj, to jest de facto stopa zwrotu z majątku. To znaczy, majątek przyniesie tyle zysku, ile sam jest warty mniej więcej przez 70 lat tego typu majątki. Więc de facto jest to zwrot 1/4, czyli utrącenie jednocześnie roszczenia odszkodowania za użytkowanie przez 70 lat. Tutaj by trzeba było wyliczyć, ja bym był za jak najwyższą stopą zwrotu procentowego w naturze. Jeśli by się majątek Skarbu Państwa pozwolił, to ja bym był za 100% oddaniem. Natomiast między 50% a 100% te widełki, myślę, że 100% byłoby w większości przypadków możliwe. Dodatkowo, jeśli nie jest możliwe, jeśli ziemia została podzielona, budynek zrujnowany na przykład, czy z jakiegokolwiek innego powodu, na przykład wilanów, jest niemożliwy zwrot w naturze, przepraszam, zwrot mienia zastępczego, po prostu, ziemia gdziekolwiek indziej. Jeśli z jakiegokolwiek powodu byłoby to niemożliwe, a nie zbyt widzę taki powód, no ale zabezpieczyć się trzeba, to odszkodowanie. Ale jestem przekonany, że odszkodowanie, myślę, że 1-2% by wynosiło finansowo. W sensie w 1-2% przypadków by wynosiło, by trzeba było wypłacić odszkodowanie finansowe, bo sobie nie wyobrażam sytuacji, kiedy tego mienia zastępczego mogłoby zabraknąć. Mamy jeszcze tyle zasobu Skarbu Państwa, że da się to oddać, po prostu. Bardzo łatwo w ustawie Buzka zostało to rozwiązane, po prostu na dobra wiara ksiąg wieczystych. W większości wyciąg pełny z księgi wieczystej obrazuje przemiany własnościowe, jakie następowały i bez problemu da się te przemiany własnościowe udowodnić dzisiaj. To znaczy wszystko jest w księgach wieczystych. Czy ustawa Buzka, ona zadowala, tam ta ustawa Buzka? Nie, ponieważ nie ma mienia zastępczego. To znaczy, jeśli by ta ustawa przeszła, to byłoby, no,
była najbliżej możliwości realizacji ta ustawa. I byłoby dobrze. Byłoby bardzo dobrze, jeśli by dało się to mienie zastępcze wprowadzić do niej. Tak jak tutaj część ustaw proponowała. Jest też ustawa Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, gdzieś tam zapomniana w szufladzie leży u ministra kolejnego, która właśnie o tym mówi. I te ustawy mówią łącznie z Towarzystwem Ziemiańskim o 50-procentowej stopie zwrotu. I na to jest powszechne przyzwolenie. No 50% to powiedzmy, że tak jak osiek 760 hektarów ziemi i tych stawów, odda się z tego połowy, no to i tak będzie na utrzymanie domu. Natomiast ja jestem za 100-procentowym zwrotem. Z przyczyn aksjologicznych po prostu. Lepiej, żeby miał to właściciel prywatny. Druga kwestia. Niezbyt bym chciał, żeby miał to właściciel prywatny w stylu uwłaszczonej nomenklatury postludowej, no bo nie są to ludzie, którzy w ogóle powinni się angażować w życie publiczne w jakimkolwiek stopniu. Także tyle. No, nie wiem, jaki aspekt jeszcze u tej ustawy mógłbym... Aha, jeszcze o tych z dwudziestolecia międzywojennego. Tam w 32 i później w 37 były te ustawy oddające mienie pozaborowe. Była to ustawa dosyć dobra, jak na tamte czasy, jak na możliwości Skarbu Państwa. Też przyjęto granice. Dokładnie chodziło o dobra skonfiskowane uczestnikom walk o niepodległość w latach 1830-1864, no i tych późniejszych wszystkich. Później ustawa w 1937 rozszerzała przedmiot roszczenia, a praktyka sądowa już wyprzedziła... No. Jedną rzecz, a tym ludziom, którzy by też na przykład od 1795 roku miały jakieś dowody, że wcześniej posiadali jakieś ziemie, to też byś... Wiesz co, no musiałbym zbadać, na jakiej zasadzie zostało im to przejęte przede wszystkim. Jaka zasada przejęcia? A tu jest jeszcze taka ciekawostka odnośnie tamtej ustawy i orzeczeń Sądu Najwyższego z 28. To jest coś, co można by wprost przenieść do dzisiejszych ustaw. Wszelkie akty władzy rosyjskiej, czy to ustawodawcze, czy wykonawcze, na których oparta była i za których pomocą dokonana została konfiskata, nie były aktami prawa, lecz przejawami bezprawia wynikającymi z zaprzeczenia narodowi polskiemu, najistotniejszego jego prawa, jakim jest prawo do samodzielnego bytu państwowego, no i własność prywatnej. Także mamy materiał prawny idealny do stworzenia doskonałej ustawy, natomiast nie ma woli politycznej i żeby ktokolwiek się na tej sali nie łudził, takiej ustawy nie będzie. Jeśli komukolwiek by przez myśl przeszła taka sprawa, że ta ustawa kiedykolwiek będzie, to oczywiście, że nie będzie. Nie ma szans na to. Szczególnie w naszej sytuacji ekonomicznej. Jeśli w 2001 nie przeszła, to był ostatni moment, kiedy mogła była przejść. Nie będzie żadnej ustawy, nie będzie żadnego zwrotu, tylko ci, którzy sobie wywalczą na gruncie tych wszystkich przytoczonych wcześniej możliwości, cokolwiek dostaną. Nikt nic nie dostanie więcej. Jeśli byś chciał szczegóły, w których ja się nie wdawałem, to się daje. Szczerze powiedziawszy, przytaczałaś w pewnym momencie te orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, to się włożą w głowie Jerzy. Tak. Bo w normalnym cywilizowanym kraju sprawa wygląda prosto. Jest baba prawna, na umocowane, jest na takiej podstawie, co się w ogóle zostaje nacjonalizowane. Prawa zamknięta. Podstawa jest bo tak. No i właśnie to jest ten problem. Jest to bardzo duży problem. Nie ma żadnego umocowania do nacjonalizacji, bo te wszystkie dekrety, no to... Wieszą w pustce prawnej. Dokładnie. Więc tak naprawdę budowanie na tej pustce prawnej, na tych dekretach, potem ewentualnych ustaw, czy jakichś konstrukcji, które pozwalają zwracać ziemię przejęte z wady prawnej, tak naprawdę, znaczy nie wady prawnej mienia samego, tylko wady prawnej przejęcia. Nie rozumiem. Wiesz co, no najlepszą sprawą byłoby, tak jak przytoczyłem tutaj z 28, uznanie za niebyłe te wszystkie przejęcia, tylko no zważywszy na okoliczności poddanie Polski przez 45 do 89 Związku Radzieckiemu, no stan faktyczny musimy brać pod uwagę. Też nie wisimy w próżni ekonomicznej, politycznej i tak dalej, więc no musimy uznać, że faktycznie zostały te dokonane bezprawnie. Co jest jeszcze ciekawe,
bezprawie jest podwójne, ponieważ na gruncie samych przepisów PKWN, na gruncie Konstytucji Marcowej, na którą się PKWN wprost powołuje, tutaj przytoczę wam, on się wprost powołuje, jeśli znajdę ten cytat, wprost się powołuje na Konstytucję Marcową, gdzie mamy ten 99 artykuł. Konstytucja kwietniowa, o ile uchyla Konstytucję Marcową, pozostawia artykuły 99, 100 i jakieś tam jeszcze pozostałe właśnie w mocy pozostawia. Także czy to jest Konstytucja Marcowa, czy to jest Konstytucja Kwietniowa, czy to jest oparcie się PKWN-u w swoim z 22 lipca manifestie na Konstytucji właśnie marcowej, no to dalej ich obowiązuje ta Konstytucja. No to oni sami to jest sprzecznie ze sobą wydawanie prawa. Ale to jest trochę takie szukanie w tych konstytucjach tego umocowania prawnego, a naprawdę na pewno się nie zastanawiali, czy Konstytucja Marcowa... Czy oczywiście, ma, tak. Nikt się nie zastanawia. Szukanie właściwie umocowania prawnego do tego, żeby te dekrety miały jakieś takie szczątkowe umocowanie. Pozory. Tak. Ale pomijając ten fakt, chciałbym zapytać jeszcze o jedną, o dwie rzeczy w zasadzie, które tak nie do końca są związane z tą wierzą szczególnie własności ziemskiej, tak. Majątka i tak dalej. Chodzi mi dokładnie o sprawę obligacji Skarbu Państwa przedwojennych. To jest moje pierwsze pytanie. Ja bym mógł troszkę... Tak, już mogę powiedzieć, że ja nie wiem, jak to rozwiązać. Mhm. Nie umiem znaleźć dzisiaj logicznego wyjścia z tej sytuacji. To znaczy, wyjście z każdej sytuacji zawsze jest, ale czasem koszty tego wyjścia są po prostu nieakceptowalne. I niezbyt bym umiał ocenić, czy prawnie te obligacje mają moc wiążącą. Po prostu. Bo jeśli, możemy to rozpatrzyć teraz, jeśli się cofamy i III Rzeczpospolita, nasza uznaje ciągłość II Rzeczpospolitą, to jest naturalne, że musimy te obligacje przecież w jakiś sposób uznać też. No i tak samo musimy uznać prawa spółki Gisze wtedy do jakiejś tam dużej części Katowic. Natomiast czy stan faktyczny pozwala nam na to? Czy praktycznie? To znaczy jest oczywiście kruczek pozwalający wszystkim takim szaleńcom natychmiast powiedzieć odnośnie tego Gisze. Nie. No to płaćcie karę za nieskładanie 70 sprawozdań rocznych na przykład. Chociażby, no płaćcie karę za niewiązywanie się z obowiązków podatkowych, za wszystkie te rzeczy. Oczywiście wtedy ktoś powie, że majątek został znacjonalizowany i że wtedy na tego posiadacza, nie właściciela, tylko posiadacza, przechodzi prawny obowiązek. Natomiast no nie, jeśli spółka istniała, to spółka istnieje dalej, tylko nie może chwilowo zarządzać swoim majątkiem. Po prostu. Jest tak, jakby dzisiaj nie wiem, w jakimś tam Bantustanie czy w Zimbabwe komuś, jakiejś polskiej spółce znacjonalizowano coś, no to ona w tamtej części nie ma, no ale dalej istnieje. Jeśli spółka dalej istnieje, jeśli chcemy reaktywować spółkę, to znaczy ona istniała. A jeśli chcemy reaktywować, tworząc nowy podmiot, no to tworzymy podmiot od nowa i praw żadnych nie ma. Z obligacjami jest ten problem, że no, państwo nie każe płacić odszkodowań za nic, znaczy samo sobie, no, nie wyobrażam sobie tego. Jaka jest skala obligacji w sensie nominalnej wartości? Spójrzmy na sprawę bardzo prosto. Mieli obligacje na 1000 zł, no to przemielmy to przez całą inflację i co im z tego zostanie? Nie wiem, no 10 zł im zostanie, no to płacimy 10 zł komuś jak chce. Bo musimy się obracać w realiach prawa, ale jednocześnie w realiach no, rzeczywistości. Bo to jest działanie generalnie no, bardzo nastawione tak roszczeniowo, bardzo nastawione niegodnie według mnie. Jeśli ktoś chce dzisiaj na obligacjach Polski przedwojennej zarobić, to przede wszystkim państwo zniszczone w takim stopniu, jak prawie żadne inne państwo na świecie nigdy. Ktoś będzie występował z roszczeniem, to tak jak ci mówię, prawnie da się według mnie to załatwić. Inflacja samych lat 85 do 95, myślę, że nam tak przemieli te roszczenia, że kto będzie o 10 czy 100 zł występował. A jak chce, to niech występuje. Ja bym tak to załatwił. To naprawdę jest pozycja adwokata diabła, jak występujesz. No. Ale jeszcze tylko jedną rzecz chciałbym zapytać. Wiadomo, że jest to leczenie międzywojenne, było powołane dużo spółek na mocy prawa handlowego. Mhm. Co spółek akcyjnych? Na mocy kodeksu tak. Tego 34. Czy takie spółki już były nacjonalizowane w taki sposób?
Wiesz co, nacjonalizowany był przede wszystkim majątek trwały. To znaczy, jeśli spółka, powiedzmy fabryki, jakieś takie rzeczy, spółki prawa handlowego, jeśli posiadały jakiś majątek, nie, będący na ziemiach polskich, no to wszystko było nacjonalizowane, nie patrząc na formę prawną zupełnie. Jeśli posiadały gdziekolwiek indziej, no to siłą rzeczy nie dało się tego znacjonalizować, no bo nie było, no nie, chyba że w NRD na przykład, no to oczywiście, pewnie. Nie znam takim przypadku, nie wiem, ale było to prawnie możliwe. Restytucja takiej spółki, bo generalnie wydaje mi się, że to jest problem promilowy, w sensie przejętego majątku fizycznie istniejącego na ziemiach polskich, jest to problem promilowy. Jeśli jakkolwiek istniał, to na gruncie tych wszystkich o przemyśle ustaw, dekretów i tak dalej, to zostało wszystko przejęte. Więc jeśli jest coś, to tak jak jest oczywiście kwestia przemysłu, jest bardzo skomplikowana kwestia przemysłu, bo o ile ziemia, no po prostu jest ziemią dalej, dom jest domem, pałac jest pałacem, nawet jeśli zniszczony. To jak ocenić po 70 latach, tak jak ten browar w Okocimiu na przykład, jak ocenić istnienie takiego czegoś dzisiaj? Browar kocimski według mnie padłby w latach 50., gdyby wojny nie było. Po prostu. A nie padł do dzisiaj. Oczywiście to jest gdybanie, które w ogóle nie powinno mieć miejsca. Natomiast przemysł jest niebywale ciężko do odtworzenia. Na szczęście jest to też mniejszość roszczeń, natomiast one istnieją i też według mnie należy się spełnienie tego. Tylko z racji tego, że no, ani nie z winy naszej tutaj siedzących, ani nie z winy 80% społeczeństwa. W Polsce była władza ludowa przez 50 lat. Jaką mamy władzę dzisiaj, nie podejmuje się określenia. No każdy poniósł uszczerbek na tym. Niektórzy więcej, niektórzy mniej. Niech o odszkodowanie zwrot fizyczny, oczywiście. Niech zwrócą to, co zostało przejęte na moment przejęcia. I na stan przejęcia. Nie na stan na przykład Wiśnicz. Ruina w latach jeszcze 20. Dzisiaj pięknie odnowiony. Jak w takiej sytuacji? No oddasz pięknie odnowiony, oddać niby trzeba. Natomiast nowy właściciel powinien zapłacić za renowację. Ja wiem, że on nie chciał tej. Z drugiej strony ten właściciel, tego właściciela nikt nie pytał przecież, czy chce, żeby było. Ja wiem, ale czy na przykład mojego dziadka ktoś pytał, czy chce żyć w Polsce Ludowej? Też go nikt nie pytał. I 80% ludzi nikt nie pytał, czy chcą żyć w Polsce Ludowej, czy chcą mieć naszą wersję socjalizmu. No też ich nikt nie pytał. Nikt nikogo nie pytał, poza jakąś tam małą częścią społeczeństwa należącą do mnie. Tak, twoim zdaniem, jak się oddajemy właścicielowi, to powinien zapłacić również za zwiększenie wartości tej. Tak. Oczywiście za zwiększenie wartości bezapelacyjnie, chyba że jeśli nie chce wtedy, na przykład nie ma na to mienie zastępcze. Musimy się obracać w realiach rzeczywistości też. Przykład Wiśnicza jest idealny. Z ruiny podciągnięty w piękny zamek. No i co? I nagle to tu się dopiero słowa Kaczyńskiego, że biedni Polacy będą potomkowie biednych Polaków będą oddawali potomkom bogatych. Tu się dopiero słowa Kaczyńskiego sprawdzają, że no państwo poczyniło, państwo jednak było zarządcą wszystkich tych nieruchomości. Wiem, że można pozywać o 70 lat użytkowania. Oczywiście, że można. No, z drugiej strony w takiej sytuacji trzeba by ocenić wartość tego. Trzeba by, tak, tak. No. Obiektywnie to ciężko, nie da się. Na szczęście pewna część tego typu właśnie obiektów, nowi właściciele wydaje mi się, że mogliby sobie nie wiem, jakoś tak zachować się prospołecznie i w jakiś sposób dobry dla obu stron to załatwić. Nie wymagający. Kwestia dużej woli. Tak. Jakby to miało być modelowo załatwione, nie? Modelowo kwestia Wiśniczej miała być załatwiona? Tak. Oszacowanie wartości w 912 mniej więcej, a oszacowanie wartości na moment przejęcia w 44, oszacowanie wartości dzisiaj, porównanie tych czynników. No i jasne postawienie sprawy przed właścicielem. Oszacowanie przez państwo? O, wiem. Czy przez negocjacje? Myślę, że rzeczoznawcy są dosyć. Jeśli nie jest to rzeczoznawca tylko państwowy, jeśli nie jest to rzeczoznawca tylko prywatny, tylko no, trzeba by wypracować jakiś kompromis tutaj. Nie ma spraw łatwych, nie ma, tutaj nie ma spraw łatwych. Dlaczego mi się wydaje, że no, jeżeli już, no to przynajmniej, żeby to było jakby. Że no. Obie strony musiały się zgodzić na jednego rzeczoznawcę, no to wtedy to można by.
wiesz co, albo wystawienie rzeczoznawcy ze strony państwa, wystawienie rzeczoznawcy ze strony byłego właściciela. Nie, 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 w żadnym wypadku. No, jeśli znacząco będą odbiegały od siebie, to po prostu porównanie uzasadnienia. Bo jednak rzeczoznawca no, musi na jakichś oprzeć się podstawach i prawnych, i ekonomicznych. Jeśli jeden rzeczoznawca mi mówi, że cegła kosztuje złotówka, inny, że 10 zł, to któryś się myli. I gwarantuję ci, że cegła nie kosztuje wtedy 5 zł, tak jak 2 plus 2, niektórzy mówią 5, a niektórzy mówią 7. No i średnia już wychodzi 6, a prawda jest 4. Więc tu jest niestety problem daleko szerszy, to znaczy zanik elit Polski doprowadził do tego, że dzisiaj właściwie nikomu nie można ufać. To, co powiedział chyba Kisiel nawet, że komuna spowodowała to, tak już w cudzysłowie komuna, że etos obywatelski upadł, etos patriotyczny całkowicie upadł i tego no, no nie da się szybko odtworzyć, w żaden sposób. Dlatego według mnie, jeśli by, no powiedzmy, że w jakiś sposób do tej wyceny dojdzie satysfakcjonującej obie strony, no nie można odmówić nawet właścicielowi w złej wierze, jeśli ponosi nakłady na utrzymanie lub polepszenie stanu rzeczy, no nie można mu, nawet kodeks cywilny nakazuje w takim wypadku wypłacenie mu tych nakładów, zwrotu nakładów. Także tu jest dla mnie sytuacja dosyć jasna. Ocena, ile się należy, chcesz, dostajesz wiśnicz, a zapłać za te rzeczy wszystkie. Nie chcesz, dostajesz mienie zastępcze, nie wiem, 10 tysięcy hektarów ziemi. Czy ile tam by wypadało z rachunku. Coś pominąłem, czy? No bo nie ma innej możliwości. Zawsze trzeba brać pod uwagę, że mieliśmy wojnę światową i 50 lat prawie że komuny. To trzeba zawsze brać pod uwagę. I że w tym ucierpieli wszyscy. Jakieś pozytywne może. Temat, co prawda, nie skłania do tego. Optymizm jakiś. Pozytywnie, że dostałem. No nie, właśnie, dostałeś i sprzedałeś. No i bieda właśnie to jest podstawowa, to jest kolejny przykład. Jeśli miałbyś do tego majątek, to byś mógł dbać o to, żeby ten pałac został postawiony do stanu takiego, no, jakiego byś chciał, żeby jakby wyglądał. I danie jasnego sygnału całej Europie, całemu światu, że jesteśmy w porządku, że rozliczyliśmy się z całym nawisem. A dlaczego się nie rozliczyliśmy, to chyba wszyscy wiedzą. Ja już nie będę tej propagandy politycznej uprawiał, bo to nie jest miejsce ku temu, ale to raczej każdy wie tutaj z nas. Dlaczego nie pójdzie? Dlaczego nie poszło wtedy? Dlaczego Kwaśniewski zawetował? Dlaczego żaden kolejny rząd tego nie podniósł? Dlaczego Kaczyński mówi takie rzeczy? Dlaczego Tusk mówi najpierw, że oczywiście tak? Dlaczego, jak Marcin miał okazję pytać wicepremiera Pawlaka, o te kwestie w Młodzież Kontra, to on przytoczył dokładnie argumentację Kwaśniewskiego ze swojego weto. Dlaczego, kiedy ja miałem okazję w Młodzież Kontra pytać tamtą posłankę Kidawę-Błońską o te same sprawy, to przyparta do muru powiedziała w końcu, że ja bym panu oddała, czy tam państwu oddała. No oczywiście, no tak, bo logicznie tego się nie da uzasadnić. Natomiast, no fajnie, no i powiedzą, że oddadzą, no i co? Mnie akurat nic oddawać nie muszą. Bo nam nic nie przejęli bezpośrednio, więc nie oddadzą nic, ale jest cała rzesza osób, które powinni oddać. Między innymi tobie. I to jest normalny porządek rzeczy. Przykład Anglii jasno pokazuje, jak dobrze działa społeczeństwo w tym modelu działalności, kiedy duża własność jest komasowana, ale w rękach osób o tradycji. Nie tak jak w Stanach, gdzie mamy koncerny, gdzie mamy już nie kapitalizm, to jest korporacjonizm taki, no, to już od kapitalizmu daleko odeszło. Od etyki jakiejkolwiek też odeszło. Bo mimo wszystko ekonomia jest pierwszym składnikiem, ale etyka jest nieodzownym składnikiem kolejnym. Jeśli nie będzie etyki, to polecam książkę i kilka z książek Dukaja, co się dzieje, jak nie ma takiej etyki. On bardzo ładnie opisuje kilka możliwych wariantów przybliżonych rzeczywistości, kiedy rządzi czysty kapitalizm.
między innymi Czarne Oceany. To jest bardzo dobra książka, bardzo dobrze przemyślana, świetnie pokazuje taką rzeczywistość, gdzie wynaturzony, wszyscy znają moje poglądy na temat kapitalizmu i wolności, ale wynaturzony kapitalizm, który stał się de facto socjalizmem korporacyjnym. To już nie jest kapitalizm, to socjalizm korporacyjny. Mówisz o kapitalizmie kontradorskim, tak? Nie, mówię o socjalizmie korporacyjnym. To jest moje autorskie określenie tego. To mamy jasno pokazane, jak takie coś działa. Czy nade mną jest urzędnik, czy nade mną jest korporacyjny jakiś też urzędnik, to de facto dochodzi do tego samego, tylko okrężną drogą. Po prostu. Nie ma wolności żadnej działania, nie ma wolności kapitalistycznej, nie ma właściwie żadnej wolności w tym. Także model angielski jest idealnym przykładem, jak temu zapobiec. Funkcjonuje naprawdę, od tysiąca lat w Anglii to funkcjonuje. Dlaczego miałby gdziekolwiek indziej nie funkcjonować, jeśli społeczeństwo byłoby troszkę mniej niewolnicze niż jest? Coś pozytywnego jeszcze? Pozytywne rzeczy są, ale to, że już nie skazują na karę śmierci. Nie, skażą, bo to nie zostało cofnięte. Podobnie jak... Ale nie wykonują już chyba, nie? No jest memorandum, natomiast w mocy prawa mogą cię skazać. Podobnie jak zakaz zbliżania się do dzisiaj, chyba na 15 km, nie pamiętam na ile dokładnie, do gminy przez byłego właściciela, nie cofnięty do dzisiaj. Ostatnio jedna właśnie z pań wnuczek właściciela mówiła, że pojechała tam oglądać swój majątek i pojechała, zgłosiła się na policję do komisariatu, że łamie właśnie ustawę, że się zbliżyła na 15 km do gminy i proszę ją zaresztować. No niestety została wyśmiana przez policjantów. Natomiast no, można by złożyć tutaj skargę na policjantów niewykonujących prawa obowiązującego. Bo prawo obowiązuje. Po prostu. No, sam żałuję, że nie, czy niczego nie przejęli, bo już byśmy mieli zabawę jakąś. Bo ja bym nie popuścił. Niech mnie wsadzą do więzienia za to, że... Można happening zrobić. Pewnie. No to nie, no ciebie pójdźmy zgłosić na policję, że podszedłeś na 15 km do swojego. No zgłoś się, zobaczymy co będzie.